Już widzę, już. Jesteśmy. Jesteśmy na żywo. Witamy Was serdecznie. Dla przypomnienia, jestem Chochlik, a to jest Wrona i dzisiaj będziemy grać sesję Miłość w serii Miłość ci wszystko wybaczy. I sesja się nazywa Miłość na zabój. Słuchajcie, no to zaczynamy. Maria. Okej, i wróciliśmy. Mam nadzieję, że szczęśliwie i mam nadzieję, że tym razem pójdzie wszystko dobrze. Skończyłyśmy na tym, co się tyczyło twojej postaci, Maria, tego, że wychowywałaś się w sierocińcu i że to nie był wcale taki najgorszy sierociniec, jaki można sobie było wyobrazić. Oczywiście wychowawcy byli różni, gorsi, lepsi, ale dało się to przeżyć. A przede wszystkim miałaś możliwość zawiązania przyjaźni, która tak naprawdę zaważyła potem na całym twoim życiu późniejszym, bo tam właśnie poznałaś Etty May. Dziewczynę rezolutną, fajną, rok starszą od ciebie, ale że wydawało ci się, że jest jeszcze nad swój wiek ważna, więc mimo, że rok to niewiele, to miałaś poczucie, że tak naprawdę ta różnica jest większa. Ona z jednej strony traktowała ciebie trochę jak taką młodszą siostrę, dobrodusznie ciebie wykpiwała, wytykała ci różne rzeczy, ale w taki żartobliwie dobrotliwy sposób. Natomiast jeżeli ktokolwiek stanąłby przeciwko tobie, jeżeli ktokolwiek by ci dokuczał, co się oczywiście zdarzało, to natychmiast stawała w twojej obronie, a ponieważ miała większy posłuch niż ty, to nie dało się tego nie zauważyć, że ciebie broni, zawsze była odważna i pewna siebie, jako taką ją postrzegałaś. I nie przypuszczałabyś też, że ona może tak naprawdę mieć też swoją miękką stronę. I chyba jeszcze nie teraz zdradzę ci, co to takiego było, bo przeniesiemy się już do Chicago, w którym mieszkasz, do miasta, które żyje teraz bardzo szybko, bardzo dynamicznie się rozwija. Ludzie nauczyli się, że nie warto czekać, że trzeba żyć na całego, bawić się, tańczyć. Prohibicja, więc co smakuje lepiej niż zakazany owoc, niż dobry alkohol, dobre likiery. Tempo życia jest zawrotne. I duże miasto ma swoje tętno, które czasami jest gorączkowe, czasami trochę zwalnia, ale nigdy nie zamiera. To jest miasto, które postrzegasz jako swoje. Tu mieszkasz, tu działasz. Tutaj jesteś u siebie. Nie pracujesz. Jesteś, co ty już wiesz. Ci, którzy nas oglądają, jeszcze nie. I jesteś prywatnym detektywem. Prywatny detektyw, kobieta, to w tych czasach ma też rzadkość. Dlatego chciałabym, żebyś mi teraz powiedziała, co takiego się wydarzyło, że utrzymałaś tą praktykę, że cię cenią i że jesteś dobrym detektywem. To znaczy, na pewno zaczęło się od tego, że po prostu mój mąż był prywatnym detektywem, prowadził swoją agencję. I w gruncie rzeczy trochę z jego lenistwa, trochę z jego takiego może jednak wsparcia, często wychodziło tak, że ona nie tylko robiła za sekretarkę w tym biurze, chociaż tak się może wydawało na pierwszy rzut oka, ale też tutaj patrzyła na jakieś tropy, tu coś zanalizowała, tu coś mu podpowiedziała, no generalnie stopniowo poznawała po prostu zawód metodą bycia uczniem, obserwatorem. No i w momencie, w którym on wyjechał, ona po prostu przejęła ten biznes. Początkowo to było na zasadzie tylko w zastępstwie męża, ja mu to wszystko przekażę, proszę przedstawić. Sprawa rozwiązana tydzień później oczywiście, jakby... Ale kiedy mąż wrócił? Mąż nie wrócił, to jakoś tak wyszło. I jakby tak to było na początku. Potem ona z czasem po prostu nabierała i wprawy, i trochę tej dobrej sławy. I częściowo wynika to po prostu z tego, część osób jeszcze ma takie, no może po tym mężu,
A część kobiet po prostu przychodzi do niej, bo kto lepiej zrozumie drugą kobietę niż kobieta. Widzisz, wszystko prawda, ale twoimi klientami i osobami, z którymi masz styczność, którym pomagasz, są nie tylko kobiety, bo są też mężczyźni. I teraz troszkę ci powiem, jakie masz znajomości. Wiesz, prywatny detektyw oczywiście współpracuje z policją, ale ma też swoje znajomości po drugiej stronie barykady. I teraz powiem ci o dwóch takich osobach, właśnie, które są po dwóch przeciwnych stronach, które znasz, które wpłynęły na to, że jesteś ceniona również, ponieważ mogłaś, bardzo się przyczyniłaś do szybkiego, sprawnego rozwiązania sprawy. Jeden z nich to jest policjant, który nazywa się Bart Cicharski i proponuję, żebyś sobie gdzieś to zakarbowała w pamięci albo nawet zanotowała. I teraz tak, Bart jest takim policjantem, który jako chyba jeden z nielicznych jest nieprzekupny, naprawdę nieprzekupny, po prostu w kwestiach moralnych nie uznaje żadnego kompromisu. On tobie się wydaje, nie tylko zresztą tobie, taki trochę szorstki, zgorzkniały, ale tak naprawdę to jest po prostu porządny facet, który podchodzi do życia z taką odrobiną ironii. Ma polskie korzenie, dlatego czasami zdarza mu się w taki dosadny, rubaszny sposób coś skomentować, ale to nie zmienia faktu, że cenisz go właśnie za tą szorstkość, dosadność, a jednocześnie wiesz, że on nie rozmienia się na drobne. Jego się po prostu nie da przekupić. To jest naprawdę rzadkość. Nieprzekupny glina? Tak, i to jest właśnie jeden z tych. Dlatego właśnie jest dla ciebie tak ważny, bo to, tego się nie spotyka. Tego się nie spotyka. Natomiast masz też oczywiście swoje znajomości w półświatku. I teraz myślę, że jedyne, co żeby było, jakbyś wiedziała na ten moment, to to, że one są, że masz też długi wdzięczności u niektórych drobniejszych i mniej drobnych gangsterów. I bądź tego świadoma, bo to na pewno też pomoże. Okej, teraz chciałam się ciebie spytać o coś, co przed chwilą poruszyłam. Twoje wspomnienia związane z Hetty. Wiedziałam ci, że ona stawała w twojej obronie dość często. Pamiętasz, która z tych sytuacji najbardziej wyryła się w twoich wspomnieniach? Co się wtedy wydarzyło, że ona stanęła w twojej obronie? Myślę, że to był ten raz, kiedy problem nie tyle był z innymi dzieciakami, bo to się zdarza, ale wtedy, kiedy w tę sprawę kontra oni, wmieszał się wychowawca, którego niestety szef tamtej grupy agresorów był pupilkiem. Więc wiadomo było, że nieważne kto ma rację, rację ma ten, kto prawda jest ulubieńcem. I w tym momencie ona się wmieszała jako po prostu niezależny świadek. Stwierdziła, że to wcale nie było tak i w ogóle co pan wygaduje i przecież w życiu widać, że on kłamie i krzyczała na tyle głośno i była na tyle zdeterminowana, że wychowawca stwierdził, że nie, no dobrze, 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 dzieci, bawcie się i sobie poszedł. Więc generalnie przynajmniej nie oberwała karą za to, że była w sumie niewinna. No i to był taki szczególny raz, bo to był wyjątkowo wredny wychowawca, taki od którego się zazwyczaj wychodziło co najmniej z karą, nie? I to taką zwykle fest. Więc stanięcie w obronie przeciwko niemu, no to było coś. Okej. Powiem ci jeszcze pewną rzecz. Razem z Hetty uwielbiałyście obydwie tą samą rozrywkę. To was też zbliżyło, bo po prostu miałyście bardzo podobne podejście do świata, do życia, bardzo podobne poglądy. Na ile ukształtowane mogą one być u dzieciaka, jakim wtedy byłyście. Ale też uwielbiałyście grę w zagadki. I miałyście taki zwyczaj, że ukrywałyście sobie
karteczki z różnorakimi zagadkami w łazience sierocińca. Była taka płytka w pobliżu wanny, tylko wy o niej wiedziałyście, że się rusza, tam sobie dałyście karteczki, wymieniałyście się i była między wami taka swoistego rodzaju rywalizacja, która pierwsza i szybciej rozwiąże zagadkę postawioną przed tą drugą. I niewątpliwie też miało to swój urok. Był taki mały wstęp, żebyś trochę poczuła, kim jesteś, kim byłaś, co przeszłaś. I do tego na pewno jeszcze będziemy wielokrotnie wracać, ale teraz chciałabym ci powiedzieć, kiedy w ogóle zaczynamy naszą przygodę. Jest 15 lutego 1929 roku. Dzień po walentynkach. Powiedz mi, lubisz jak... Dzień singla. Dokładnie. Powiedz mi, Elizabeth, czy lubisz, kiedy jakoś zrawnia się twoje imię, czy lubisz tylko i wyłącznie, kiedy mówi się do ciebie pełnym imieniem? Komuś pozwalasz na przykład, żeby nazywał cię zdrobniale, a wszyscy inni muszą cię nazywać pełnym imieniem. Wszyscy muszą mnie nazywać moim pełnym imieniem, oprócz naprawdę wyjątkowych osób w moim życiu. Tak jak się czasem mówi Elizabeth dla przyjaciół Beth, o tych przyjaciół jest naprawdę niewielu. Należy do nich właśnie Hetty, należy do nich o dziwo Bart Cicharski. W sumie ona, jakby ja sama nie jestem pewna, jak do tego doszło, ale w sumie po prostu nie oberwał zbyt mocno ani słowem, ani czynem, kiedy się tak do mnie zwrócił i jakoś już tak zostało. To chyba na tej zasadzie było. No i tam dosłownie jedna osoba z półświatka sobie zasłużyła na to. Tyle. Tak, ja ci powiem dokładnie, kto to jest. On ma pseudonim Grzebyk. Billy Brock. Gangster, mocny nie tylko w gębie, ale to jest człowiek, który też ma w sobie pewnego rodzaju szczerość i on nie owija w bawełnę. I tym trochę też wkupił się w twoje łaski, tym, że jeżeli go poprosisz, a on stwierdzi, że no way, o tym ci nic nie powiem, to po prostu prosto z mostu nie będzie kluczył, tylko zaprze się i powie, o to nie pytaj, zadaj inne pytanie. I to w nim cenisz. I wielokrotnie było tak, że uzyskiwałaś od niego informacje, które bardzo ci pomogły w śledztwie, więc Grzebyk to jest ta osoba. No i jeszcze jedno pytanie. Skoro dla przyjaciół byłaś Beth, jak mówiła do ciebie Hetty? Czy Hetty właśnie mówiła do ciebie Beth? Bo tak zrozumiałam. Ona była pierwszą osobą, która tak do mnie mówiła i dlatego potem tę formę zarezerwowałam tylko dla wyjątkowych osób. Okej, dobrze. To teraz, Elizabeth, wczoraj były walentynki. To były bardzo szczególne i nietypowe walentynki, ale o tym zaraz. A jak ty je spędziłaś? Co robiłaś wczoraj? W ogóle coś robiłaś szczególnego? Ten dzień, który nazywasz dniem Cindy. Walentynki, myślę, że zrobiłam sobie po prostu wolne, po prostu zamknięte na jeden dzień, bo stwierdziłam, że jak mam siedzieć przy tym oknie i tak na pewno nikt nie przyjdzie i będą mnie mijać te wszystkie pary, to ja chyba podziękuję, spędzę ten dzień w swoich własnych czterech ścianach. Ja nie przyznaję, że miałam tam porządny likier w szafie na jedną z takich okazji. Jakby się ktoś pytał, to go tam wcale nie było. A jakby cię ktoś złapał, tak lekko tupią. Okej. Dobrze, teraz powiem ci jeszcze, czemu te walentynki były bardzo szczególne. Miała miejsce i to, czym żyje całe miasto w tym momencie tak naprawdę. Miała miejsce w Chicago masakra, która potem była znana jako masakra w dniu świętego Walentego. I celem ataku miał być jeden z gangsterów, taki przywódca grupy przestępczej Northside Gang, George Moran. I prawdopodobnie zabójcy zostali wysłani przez Ala Capone, ale to nigdy nie zostało udowodnione. Bo podobno Capone chciał wyeliminować swojego głównego rywala. Niestety zabójcom się nie udało zrealizować zlecenia, bo
pomylili oni Morana z Albertem Sznekiem i atakowali zanim ten główny cel się pojawił, a jakby adres, pod którym to się odbyło, to był garaż przy 2122 North Clark Street. Masakra płonęła kilka ofiar. Do tego również wrócimy, kto tam się wśród tych ofiar znalazł. Na razie to, co wystarczy ci wiedzieć, to jest to, że tym żyje miasto. Strzelaniną, ciszonymi szeptami ludzi, którzy powtarzają sobie, a słyszałeś, słyszałeś, te gangsterskie porachunki niosą się echem po prostu po całym Chicago. Wiesz też, o tym ludzie też plotkowali, że ponoć zabójcy, dwóch zabójców było przebranych za policjantów, a dwóch było cywilnych ubraniach. No i właśnie przez to, że byli przebrani za policjantów, to ludzie Morana nie stawiali żadnego oporu, bo po prostu myśleli, że zostaną aresztowani, a kolejnego dnia płaci się kaucję, będzie dobrze. Natomiast kiedy się ustawili twarzami do ściany, tak jak domniemani policjanci prosili, to zostali po prostu bez pardonu rozstrzelani przy użyciu tomiganów i strzelb. Pozostałą dwójkę zabójców prowadzono w kajdankach. To wyglądało na kolejną akcję policji, która po prostu była wymierzona w gangsterów, którzy nielegalnie handlowali alkoholem, bo przypominam, że była prohibicja. I teraz kolejna rzecz. Po wieczoru, przedniego właściwie wieczoru, kiedy docierają do ciebie informacje o masakrze, o liście ofiar, to możesz nie pomyśleć o tym, że przecież losy Hetty, jej życie potoczyło się tak, że została żoną właśnie jednego z gangsterów, Johna Maya. No wiesz, to była miłość od pierwszego wejrzenia, John był mechanikiem samochodowym, który pracował dla mafii, Hetty go wspierała, spędzała towarzystwo, czas w towarzystwie żon gangsterów, ale on też był trochę takim gangsterem o złotym sercu, można powiedzieć. Myślisz o tym, słysząc, co się wydarzyło. Myślisz też o jeszcze jednej rzeczy. O tym, że przecież byłaś ty, była Hetty, kiedy byłyście w sierocińcu. Ale był jeszcze ktoś. Otóż Hetty, tak jak ci wspomniałam wcześniej, miała swoją miękką stronę. Kochała zwierzęta, a szczególnie psy. I kiedyś, któregoś dnia, przypominasz to sobie, wliznęła się do twojego pokoju, położyła palec na ustach, wiedziałaś tylko, chodź, muszę ci coś pokazać. A ty wiedziałaś, że jest taka godzina, że jeśli się wymkniecie, to możecie mieć poważne kłopoty. Wzrok Hetty naglił, więc musiałaś podjąć decyzję, czy ją odwieść od tego zamiaru, może pójść za nią bez zadawania wielu pytań. Co wtedy zrobiłaś? Rzuciłam tylko odruchowo okiem dookoła, czy ktoś z współśpiących na sali nas widzi albo słyszy i mógłby zakapować. A jeśli nikt taki nie był, to natychmiast wstałam i poszłam za moją siostrzyczką. Hetty chyba właśnie tego się spodziewała. Poza tym była na tyle sprytna, że doskonale wiedziała, kiedy przyjść i jak się wymknąć. I przedzierałyście się przez dłuższą chwilę, aż do opuszczonego budynku niedaleko sierocińca. To było takie miejsce, gdzie można było usiąść sobie, snuć historię o duchach, powierzać sobie największe sekrety, albo po prostu narzekać na pieskie życie. I w tym momencie, kiedy doszłyście tam, to wyrażenie pieskie życie nabrało zupełnie nowego znaczenia, bo rozpromienioną twarzą Hetty pokazała ci takie miejsce troszeczkę bardziej zacienione w tym budynku, kiedy już się tam
liznęłyście. Byłyście drobne, zwinne, nie miałyście żadnego problemu, żeby pokonać to. Zobaczyłaś, wyglądało to jak jakaś taka rzucona od niechcenia szmata, stary koc. Było dość późno, więc w półmroku nie widziałaś, ale też pisnęłaś, bo ten koc się nagle zaczął ruszać. Ty się wcale nie przestraszyła, tylko zbliżyła się, uchyliła go i zobaczyłaś trzy malutkie, puchate kulki. Szczeniaki. Szczeniaczki. Hetty pokazała ci te maluchy z rozpromienioną twarzą i przyciszonym głosem powiedziała, że opiekuje się nimi już od jakiegoś czasu i oczywiście, jeżeli by je znaleźli, ty nawet chyba kojarzysz, która to z bezpańskich sług mogła się oszczędzić. I wiesz na pewno, że jeżeli ktoś by tutaj przydybał, to skończyłyby marnie, pewnie w rzece. Hetty je tutaj przemyciła, dokarmia je, bawi się z nimi. To był wasz wspólny sekret. Zagradałyście się, opiekowałyście się nimi. Natomiast któregoś dnia byłyście tak podekscytowane tym, że po raz kolejny zobaczycie szczeniaki. Zadam ci takie pytanie. Nadawałyście im imiona? Okej. Okay. Czy było ich trzy, więc musiałyście się jakoś podzielić nie do końca sprawiedliwie, no bo to nie jest liczba parzysta. Więc która nadała jakie imię i imiona? Myślę, że tego pierwszego, za pierwszym razem, jak w ogóle je poznałam, to Hetty przedstawiła mi dwa z nich, mówiąc, że to jest łapa, a to jest uchacz. I że tego trzeciego mogę sama nazwać. Po prostu bardzo prosto, ponieważ on po prostu od razu przystąpił, prawda, do psich pocałunków, zawierających dużo po prostu szczenięcej radości. No to został Lizusem. O, to ja mogę. Okej, okay. Czyli był puchacz, łapa i lizusek. I tak byłyście już podekscytowane, bo szczeniaki naprawdę rosły jak na drożdżach. I tak byłyście podekscytowane kolejnym dniem, mogłyście z nimi spędzić, zobaczyć ich postępy, że tego dnia niestety nie byłyście wystarczająco ostrożne. I kiedy już faktycznie byłyście na miejscu, Hetty z przerażoną miną zwróciła się i powiedziała, ktoś tutaj idzie, ktoś za nami szedł. O, mamy przechlapane. I pierwszy raz widziałaś, że jest naprawdę przestraszona. Przypominasz sobie, co wtedy zrobiłaś? Co do niej powiedziałaś? To chodź. Będzie mu udawało, że szłyśmy dalej. Wtedy przynajmniej nie znajdą. Chodź tam! I bez namysłu pociągnęłam ją za rękę, żebyśmy skręciły w jakieś krzaki. Wiesz, chciałaś właśnie to zrobić. Pociągnęła się za rękę, gdy z przeciwnej strony takim bocznym wejściem, włazem, zobaczyłyście, że ktoś się przeciska, bardzo szybko biegnie w waszym kierunku i macha do was. Widzicie, że to jest dziewczyna, którą kojarzycie. Nie miałyście z nią jakiejś większej styczności, ale jest waszego sierocińca, macha do was. Tutaj, tutaj, chodźcie szybko, ukryje was. Ukryje was. Czy idziecie za nią, czy obstajecie przy swoim? Ja tak patrzę na Hetty. Hetty kiwa głową. Tak, tak. Ona ma chyba na imię Ellen. Ellen? Tak, Ellen. Ellen. Szybko zamknęłyście się. Tamta faktycznie zasunęła za wami taką rozwieszoną, to była stara gazeta i jeszcze do tego przyczepiony jakiś fragment szmaty. I szybko to zasunęła, wadząc was gdzieś w taką boczną odnogę. Faktycznie trudno was było znaleźć. Patrzyła na was uśmiechem i powiedziała cześć. My się jeszcze nie znamy, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Jestem Ellen Sullivan. I słuchaj, gdyby nie to, że ona wymieniła to najwyraźniej irlandzkie nazwisko, nie miałabyś wątpliwości, skąd pochodzi, bo pomienno rude włosy,
mocno kręcone, trochę piegów, zielone oczy, bardzo jasna cera, trochę zawadiacki uśmiech i patrzy na was rzeczywiście z dużą dozą ciepła w oczach. Teraz faktycznie kojarzysz, że ona kilka razy podczas jakichś zajęć integracyjnych w sierocińcu próbowała do was się zbliżyć, ale chyba była zbyt nieśmiała. Natomiast teraz pomogła wam, potem jeszcze ostrzegła za chwilę za tym wychowawcą, który poszedł za wami, bo okazało się, że faktycznie jeden poszedł. Pojawi się rektor, więc trzeba szybko się zmywać i że zna skróty. I to było właśnie to wydarzenie, które spowodowało, że Ellen do was dołączyła. Dołączyła jako ta trzecia. Nigdy nie odczuwałaś, żeby te więzi były aż tak silne jak między tobą a Hetty, ale Ellen bardzo się starała, żeby wbić się w wasze łaski. Faktycznie zrobiła wszystko, żeby wam pomóc, żeby nikt o psach się nie dowiedział. Wtedy nawet zagadała jakoś wychowawców, zaproponowała jakieś dodatkowe zajęcia i przestrzeniaki były bezpieczne. To się dla was najbardziej liczyło. Tak z dwójki zrobiła się trójka. Hetty, Beth, Ellen. Wiesz, teraz chciałabym, żebyś sobie przypomniała moment, gdy pierwszy raz sobie zdałaś sprawę, że ze strony Ellen jest coś więcej niż tylko przyjaźń. Ona chce czegoś więcej niż przyjaźń. Z zazdrością patrzy na wasze poszeptywania po kątach, twoje i Hetty. Kiedy pierwszy raz zauważyłaś, że coś jest nie tak? Pamiętasz to? Domyślam się, że coś więcej niż przyjaźń niekoniecznie oznacza chęć na siostrzaną więź. Koniecznie siostrzaną więź. Ona, byłaś nastolatką, dorastałaś, zaczęłaś rozumieć, że to wygląda całkiem jak zauroczenie, jakaś fascynacja. Kiedy to dostrzegłaś? Ta fascynacja była w stronę Hetty, czy zdecydowanie w twoją stronę. Zdecydowanie w twoją stronę. O Hetty ona była zazdrosna. Widziałaś wyraźnie. Była zazdrosna o więź, która łączy was. Właśnie o to się ciebie chciałam spytać. Kiedy pierwszy raz sobie zdałaś z tego sprawę? Myślę, że wtedy, kiedy ona właśnie któregoś popołudnia tak bardzo jej zależało, żeby się upewnić, że ja i Hetty uważamy się praktycznie za siostrę. To było takie aż nadmierne, takie, bo między wami jest takie siostrzane uczucie, prawda? To jest tak, jakby to była twoja starsza siostra, prawda? To był ten moment, w którym pierwszy raz zapaliło mi się takie, a dlaczego to ma dla ciebie aż takie znaczenie? I od tego momentu zaczęłam właśnie ją tak bardziej obserwować i miałam takie, coś tu jest nie tak. I to wrażenie nasilało się coraz bardziej. Ona w twoim odczuciu stawała się coraz bardziej zaborcza. Był taki wieczór, kiedy poczułaś się już bardzo zmęczona i po prostu postanowiłaś zwierzyć się Hetty z tego, że ze swoich obaw, z tego, co uważasz, że ze strony Ellen to jest chyba coś więcej i nie masz pojęcia, co z tym zrobić i że jesteś trochę zastraszona tym, że nie chciałabyś jej robić przykrości, ale zupełnie nie postrzegasz tego w ten sposób, że czasami to wygląda tak, jakby ona chciała ciebie przywłaszczyć tylko dla siebie. Pech chciał, że na te słowa Ellen stanęła w drzwiach i usłyszała końcówkę waszej rozmowy. I jak to w stylu dramatycznych nastolatek, obraziła się na śmierć. Wiedziała, że ty zawsze dałaś Hetty, że dla niej nigdy nie miałaś żadnych uczuć,
czy to przyjaźń, czy czegokolwiek innego i że między wami jest wszystko skończone. Że nie chcę ciebie więcej widzieć, że nie chcę więcej widzieć Hetty. Wasza relacja jest najważniejsza dla was, więc ona po prostu się czuje tutaj niepotrzebna. Bardzo szybko po tym została adoptowana przez rodzinę. To był jak los na loterii, bo przecież była nastolatką w tym wieku, dzieciom naprawdę trudną adopcję. A ona została adoptowana przez porządną rodzinę, a przynajmniej tak słyszałyście, i zniknęła z horyzontu. Relacja urwała się na wiele, wiele lat. A przynajmniej tak sądziła Hetty. Ty jej nigdy nie mówiłaś, że Ellen regularnie do ciebie pisywała. Miałaś prawdziwą psychofankę. I ostatni list przyszedł kilka tygodni temu. I chciałabym, żebyś teraz ten list zobaczyła i go przeczytała. Za moment go otrzymasz. Za chwilę. Powiem ci, kiedy ci go wyślę. I chciałabym, żebyś po otrzymaniu przeczytała go na głos. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze raz. Jak mówiłam, to jest list, który otrzymałaś zaledwie kilka tygodni temu. I już za momencik powinnaś go mieć. Znaleźć ciebie. Okej. Mamy to. I teraz sobie proszę. Jeżeli możesz, to przeczytaj na głos. Jak widzisz, data jest styczniowa, więc faktycznie było kilka tygodni temu. Ja właśnie męczę się z kopertą, tudzież z plikiem, żeby się otworzył. Zawsze otwierałaś się trochę drżącymi rękami, bo ciebie denerwowało. Wiedziałaś, co masz robić. Możesz się w międzyczasie też zastanowić, co ty do tej pory robiłaś z tymi listami? Czy je darłaś, wyrzucałaś, czy gdzieś się zachowywałaś? No ten przynajmniej do tej pory przetrwał kilka tygodni. Do tej pory zazwyczaj, w zależności od ich treści, zazwyczaj starałam się podchodzić do nich chłodno, trzymać je w jakimś jednym miejscu, przemyśleć, ale najczęściej kończyło się tym, że w momencie, w którym dopadały mnie jakieś silne emocje, po prostu dopadałam do tej sterty, darłam je, paliłam świeczką w ogóle, a potem oczywiście znowu się uspokajałam, nigdy więcej tego nie zrobię. Kończyło się tak jak zwykle. Okej, jak koperta? Jeżeli nie uda ci się rozerwać tej koperty, to ja przeczytam, ale mam nadzieję, że... No, wreszcie puściła. Tymi palcami otworzyłaś i czytasz następujące słowa. Chicago, 12 stycznia 1929. Miłości moja. Razem piszę do ciebie z Chicago. Wiem, że też tu mieszkasz i liczę na to, że kiedyś uda nam się spotkać. Z okien mojego mieszkania spoglądam na wieżę ciśnień i podziwiam, jak jej sylwetka odcina się na tle wspaniałego zachodu słońca. Dziś był bezchmurny, piękny dzień, więc z mojego wysokiego piętra widzę nawet kawałek wybrzeża. Chciałabym, abyśmy mogli kiedyś wspólnie podziwiać kolejne wschody i zachody słońca. Aby nasze życie wypełniło się tymi wszystkimi pięknymi barwami nieba, a nasze uczucie pozostało niezmienne pomimo prozy powszednich dni. Wiedz, że myślę o tobie codziennie i planuję nasze spotkanie. Sądzę, że już wkrótce uda mi się sprawić, że drogi naszych żyć nie tylko się skrzyżują, ale zaczną prowadzić w tym samym kierunku. Wyczekuj kolejnych wieści ode mnie, kochanie moje. Na zawsze twoja Ellen. Ona chyba zwariowała. Zdecydowanie, myślę, składając list i odkładając na półkę. Wysyłała różne listy, mniej lub bardziej zawalowane, ale takiego wprost, takiej pewności w jej głosie, a raczej w jej piśmie, nie czytałaś jeszcze nigdy. Wygląda to tak, jakby ona przekonana, że dopnie swego, na zupełnie absurdalnych przesłankach. Jednak, co robisz z tym listem?
składam i odkładam gdzieś pomiędzy inne papiery. Kiedyś do niego wrócę, kiedyś się zastanowię, o co chodzi. Dzisiaj nie mam do tego głowy, naprawdę. Jakby mam ważniejsze problemy na głowie niż wariatka z dzieciństwa. Skąd u nas na mój adres? Tak, to prawda. I to było... Przecież nie mieszkam we własnym biurze. Na moich wizytówkach jest adres biura, no. Właśnie, czy jesteś, czy faktycznie praca jest twoim życiem? Czy nazwałabyś się pracoholiczką, czy jakoś rozsądnie rozdzielasz życie prywatne od zawodowego? Jest moim życiem. Praca jest moim życiem, moje życie jest moją pracą. Dlatego właśnie tak dbam, żeby nikt nie znał adresu mojego domu, ponieważ prawdę mówiąc, zazwyczaj i tak przysypiam w swoim własnym biurze oparta czołem o blat i rano się budzę orientując, że chyba znowu mi się to zdarzyło. Dlatego właśnie jak już jestem w domu, to ja chcę w nim być. I niech mi nikt nie przeszkadza. Dlatego to, że ja na walentynki wzięłam wolne, było pewnym zaskoczeniem. Się nie zdarza. Każdy mój urlop zapowiadam po prostu wielką kartką, prawda, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie będzie mnie wtedy i wtedy od tej do tej. Dobrze. I to się działo kilka tygodni temu, natomiast teraz no cóż, jest 15 lutego. Dzień jest spokojny, jest popołudnie w tym momencie. Jest chłodne, ostre powietrze wpada przez być może uchylone okno. Siedzisz w swoim biurze i słyszysz bardzo szybkie kroki. Zerkasz szybko na zdjęcie na biurku, które praktycznie codziennie dodaje ci otuchy. Jest to zdjęcie, na którym jesteś ty, Hetty i Ellen. Macie około 13 lat wtedy. I to zdjęcie po prostu przypomina ci to, co dobre, przynajmniej między wami a Hetty. Kroki przyspieszają. I po chwili słyszysz takie bardzo natarczywe, głośne pukanie do drzwi. Aż wpada Hetty. Wpada Hetty. Zrywam się z krzesła. Hetty? Jest cała zapłakana, a rozmazany makijaż, jest roztrzęsiona i nie wie nawet, co najpierw robić. Czy po prostu rzucić ci się w objęcia, czy wycierać zapłakane oczy. Nie wie, co ma robić, więc po prostu stoi i się trzęsie. Chodź tu. Na razie nic nie mówiąc. Patrzy na ciebie i po prostu to jedyne, co zdołała wykrztusić, to Beth, ty musisz mi pomóc. On nie żyje, wiesz? Czy wiesz już, że on nie żyje? Obejmuję ją na razie, żeby się po prostu uspokoiła i mówię spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Chodź, usiądź. Prowadzę ją do krzesła, bo przecież dziewczyna mi zaraz zemdleje, jak czegoś nie zrobię, więc sadzam ją po prostu na krześle. Tak, hiperwentyluje i faktycznie ten oddech jest taki spazmatyczny. Łapie powietrze jak ryba wyjęta z wody. Po prostu łzy jej ciekną po policzkach. On nie żyje, on naprawdę nie żyje. Kto? On, John nie żyje. John, jak pamiętasz, co było mówiąc wcześniej, to jej mąż. Teraz dociera do ciebie, że pewnie był jedną z ofiar wczorajszej masakry. Przecież jakby nie było, był gangsterem. Daj mi jakieś wody, cokolwiek, proszę cię. Ja tego nie wytrzymam. Myślę, że w tym momencie przypominam sobie, że w tej lewej, dolnej szufladzie biurka zostało mi coś lepszego niż woda na taką okazję.
Jest to oczywiście specjalna skrytka wewnątrz szuflady w taki sposób, żeby nawet nalot jej nie znalazł. Nie, żebym spodziewała się nalotu w moim biurze. Więc po prostu wygrzebuję tę resztkę, powiedzmy sobie szczerze, i nalewam jej do szklanki. I podaję, mówiąc spokojnie, spokojnie, oddychaj, Hetty. Ona wypija bardzo, bardzo tak po męsku, szybko, nie ma jak takiego szota. Trząsa się trochę. Okej, to, że będę tutaj u ciebie siedzieć i rozpaczać, to nic nie zmieni. Ale on nie żyje, a oni... Hetty, jeszcze w dodatku... Spokojnie, biorę ją za ręce. Spokojnie. Mów do mnie, ale spokojnie. Nie dość, że John nie żyje, to jeszcze zabrali mi Hejbola. Hejbol to ich pies, ukochany pies. Bardzo przypominałby ci pewnie jednego z tych szczeniaków, które miałyście okazję uratować. I przy miłości Hetty do zwierząt to nic dziwnego, że nie doczekali się niestety z żoną dzieci, ale za to Hejbol był jak najbardziej rozpieszczony jedynak. Piękny parek niemiecki. Go naprawdę traktowała jak swoje dziecko. Jest przed 30, więc gdyby chciała, to pewnie ma jeszcze czas, ale wiesz, na czym była skupiona. No a teraz, jeżeli kiedykolwiek chciałaby mieć dzieci, no to już na pewno nie z Johnem. Wiesz, że to, że zabrali Hejbola, jest równie bolesne dla niej, jak to, jeżeli oddzieliliby ją z jej własnym synem. Trzęsie się jeszcze cały czas i mówi: zabrali Hejbola, a John nie żyje. Co jeszcze może pójść? Co jeszcze może się rozwalić? Ja nie wiem, co mam robić. Musisz mi pomóc go odzyskać. Jeśli go zabrali, znaczy Johna nie pomogę ci odzyskać. Wskrzeszać ludzi jeszcze nie umiem, ale z Hejbolem damy radę. Słuchaj, mówią, że go uśpią, że on jest agresywny, a to nieprawda, przecież go znasz. To kto ci go zabrał? Go znasz. Policja, on jest teraz na komisariacie. Zamknęli go gdzieś. Zabrali psa na komisariat? O Boże, biedny. Mówią, że nie mogą teraz. Wiesz, ja po prostu boję się nawet tam pójść, bo przecież jakby na to nie patrzeć, ja... Byłam żoną gangstera, więc będą chcieli od razu mnie przesłuchiwać, zadawać jakieś miliardy pytań. Ja tam nie mogę iść, ale ty mogłabyś. Mogłabyś pomóc. Przynajmniej, żeby Hejbol wrócił. Jeżeli on wróci, to może chociaż to będzie jakaś nadzieja. Nie powinien być problem. Hejbol raczej nie jest kluczowym świadkiem, więc jakoś powinno to pójść. Próbuję jakkolwiek podnieść na duchu. Tak pociągnęła nosem, pociągnęła i trochę tak krzywo się uśmiechnęła, próbując sobie wzbudzić resztki poczucia humoru. Wiesz, zdziwiłabyś się, jaki on jest inteligentny. Inteligentniejszy od połowy tych policjantów, którzy tam to są. To się zgadzam, ale wiesz, policjanci to idioci, no nie zrozumieją. Ja wiem, że ty masz różne znajomości i jeżeli byś mi pomogła, to naprawdę byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. To jest dla mnie naprawdę teraz najważniejsze. Tyka szyi, ma nad taką jasno-niebieską apaszkę, którą zsuwa. Widzisz, że pod tą apaszką ma taki perłowy, bardzo ładny naszyjnik. Daje ci tą apaszkę, mówiąc: o, dla ciebie. Hejbol na pewno rozpozna mój zapach, kiedy już tam będziesz. Weź to, proszę. Weź apaszkę. Skoro tak mówisz, biorę. No dobrze, Hetty, to czekaj tu na mnie, dobrze? Nigdzie się stąd nie ruszaj. Ja zamknę biuro od zewnątrz, w ogóle od zewnątrz, na klucz, żeby ci nikt nie niepokoił. Wrócę tu najszybciej, jak będę mogła. Dobrze, ja muszę wrócić do domu, żeby zebrać dokumenty, bo muszę to załatwiać po śmierci. Jak to po śmierci Johna różne formalności. Adres, że tak szybko, 1144 West Belmont Avenue, lokal numer 5. Zostawia ci go, żeby mieć pewność, że potem do niej trafisz. Patrzy na ciebie wdzięcznością.
wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Proszę cię, zawsze. Dobyć stamtąd highbola. I jeszcze podsuwa ci kieliszek, ale mi rozchodniaka. Przeze mnie. I szybko też chyla, ociera usta, chucha tak na dłoń, ale jeszcze nie jest źle. Wychodzi. A ty zostajesz trochę oszołomiona tym, co się wydarzyło. Co zamierzasz dalej zrobić? Jest już popołudnie. Zimą, jak wiadomo, zmrok zapada wcześniej. Co chcesz zrobić? Myślę, że od razu tam pójdę, zobaczę, co da się zrobić, bo możliwe, że tego psa po prostu mi uśpią, jeżeli szybko czegoś nie zrobię. Tam na pewno ktoś będzie siedział. Zobaczymy, czy może ktoś mój znajomy. Wie, może los mi sprzyja. Okej. Dobrze. Kiedy zbierasz się do wyjścia, to masz czasami takie wrażenie, gdy wydaje ci się, że coś zobaczyłaś, usłyszałaś, dostrzegłaś, ale nie jesteś jeszcze do końca w stanie sprecyzować, co to takiego. Kojarzysz takie uczucie? Tak, mignęło na granicy widoczności i słyszalności. Albo coś po prostu instynktownie czułaś. I tutaj było coś takiego, że podczas rozmowy z Hetty, oczywiście ona była roztrzęsiona z wiadomych względów, ale i tutaj bym cię poprosiła o to, żeby się rzuciła na psychologię, a raczej ja za ciebie rzucę. Zobaczymy, czy dowiesz się, co takiego budziło twoją uwagę, może podejrzenie. Okej. Bardzo ładnie wyszło. Więc tak, wiesz. Co zwróciło twoją uwagę? Fakt, że praktycznie zdecydowaną większość czasu Hetty nie patrzyła ci w oczy. Wiesz, uciekała wzrokiem i to nie chodziło tylko o to, że była zawstydzona swoim stanem, że była właśnie roztrzęsiona. Było coś więcej. Nieodparte wrażenie, że ona coś jeszcze przed tobą ukrywa. Że nie była z tobą całkowicie szczera, tak jak to zwykle bywało. Właśnie ten uciekający, rozbiegany wzrok, to, że spuszczała cały czas oczy, jest to, co nie byłaś w stanie określić, a teraz już wiesz. A chyba coś ukrywa. Też przejść się na posterunek, sprawdzić, czy będzie tam ktoś znajomy. No, na szczęście na samym posterunku znałaś już nieraz, znasz policjantów, znasz rozkład pomieszczeń i w dotarciu tam... Wchodzę po prostu jak do siebie. Tak, wchodzisz jak do siebie i na szczęście zauważasz Cicharskiego, który tam jeszcze siedzi. No on zwykle pracuje do późna, więc jakoś ciebie to nie dziwi. Uważasz Cicharskiego, on nosi wzrok, bo słyszy, że ktoś wchodzi i w jego wzroku mądrym, takim trochę świdrującym, widzisz takie dwa znaki zapytania. Pytałbym się, co tutaj robisz, ale chyba zawsze to samo, kłopoty. No już nie skacz tak z radości, naprawdę. Jakby ja też naprawdę cieszę się, że cię widzę. Wiesz, no, wiesz, możesz mnie kiedyś witać czymś takim. Na przykład, Bev, jak miło mi cię widzieć. Dawno nie rozmawialiśmy. Czekaj, ćwiczę przed lustrem. Wyszczerza zęby w takim bardzo naciąganym uśmiechu. Trochę chyba po to, żeby cię rozśmieszyć. Tak. To ma być tak? O, cześć! Elizabeth, Beth, jak miło cię widzieć, tak? Coś takiego? Ślicznie, nadajesz się na aktora. Ale tak, niestety jak zwykle przychodzę w interesie. A widamki, ty mi ubliżyć mi chcesz, czy coś? Żyny marny. Kiedy to ja w ogóle ostatni raz widziałem coś dobrego?
Dobra. Nie jest dobre, bo ty w tym jeszcze nie zagrałeś. Spokój. Dobra, co to za interes? Słuchaj, aresztowaliście psa. No fakt. Mamy tu takiego... To psa mojej przyjaciółki. Przyjaciółki? Z tego co wiem, to... Należał do tego Johna Maya, co wczoraj... Biedny John, świętej pamięci, nieodżałowanej albo i nieświętej, to podejrzewam, że nawet nie miał okazji go pogłaskać raz na tydzień, ponieważ jego żona była zbyt zajęta rozpieszczaniem tego, powiem kundla, ale kundla. A, twoja przyjaciółka to jest była żona. Ja, to dlaczego ona jeszcze nie przyszła na posterunek złożyć zeznań? Pracuje na tym. Złożymy jej wizytę? Złożymy, no niestety, niewiele tutaj mogę zrobić. Myślam się. Co? Ona po prostu w tym momencie bardziej się przejmuje tym psem niż swoimi powinnościami. Wiesz, jestem w stanie zrozumieć, że jak ktoś się przywiąże, to poza tym szczerze zawsze mówiłem, że zwierzęta są bardziej szczere od ludzi. Czasami warto mieć takiego wiernego przyjaciela niż tych wszystkich zakłamanych oszołomów. Nieważne. Ale wiesz, cokolwiek by nie powiedzieć, pies jest teraz zamknięty w klatce, a ty tak po prostu żeby sobie wziąć i z nim wyjść, co? Oj, czasami mi się wydaje, że żyjesz z głową w chmurach. Ja? Z głową w chmurach? Niby stąpasz twardo po ziemi, ale jak coś sobie wymyślisz, to nie daj Boże. Mam ci go tak po prostu wydać. Chciałabym być niebotycznie wysoka, żeby chodzić twardo po ziemi i jednocześnie z głową w chmurach. Tak czy inaczej. Jeszcze roboty. Potrzebujecie tego psa? Jakby czekacie, że wam zeznania złoży? Może być trudno. Przede wszystkim to prawie odgryzł rękę temu starszemu sierżantowi, a temu młodszemu aspirantowi, temu żółtodziobowi, prawie że rzucił się do gardła. On jest naprawdę wściekły. Słuchaj. Może wasi ludzie nie mają ręki do zwierząt, to nie jest wina biednego psa. Słuchaj, dobra, zrobimy tak. Okej, umówmy się. Jak mi pokażesz, że umiesz się z nim obchodzić i nie rozszarpie cię na kawałki, to ci go oddam. Z tym nie rozszarpię na kawałki, to przynajmniej przestanę ci sprawiać problemy, prawda? Win-win. Oj, ja myślę, że ty tego i owego ty dopadniesz nawet za grobu. Jakoś mam takie dziwne przeczucie. Nie kuś. Nadzież bym śmiał, mam ważniejsze sprawy na głowie. No więc co? Mowa? Zaprowadzę cię. Mowa. Tego futrzaka. Jak se z nim poradzisz? Bo póki co, wiesz, ilu go musiało zaciągnąć do klatki? 6 ich chyba było. Coś takiego. Prawdziwy pies bojowy. No, żebyś wiedziała. Dobra, tędy. A w ogóle to aż się zdziwiłem, że nie pytasz a propos tej wczorajszej masakry. Przecież całe Chicago aż huczy. Miałam jeszcze zlecenia, żeby ich wytropić. To nie chodzi o, wiesz, tropienie, bo ciężko będzie teraz to poskładać do kupy. A jeżeli nie dostałaś zlecenia, to może ja ci je dam. Oho, a ile płacisz? O tym porozmawiamy później. Nie wiem, czy mnie na ciebie stać, ale... Ja też, prawdę mówiąc, wątpię, ale może zrobię jakiś rabat dla stałego przyjaciela. O, widzisz, tu zaczynasz mówić z sensem. Wraca się do ciebie, bo stanęliście i przy pasku brzęczą mu klucze, bo właśnie stanęliście przed klatką i faktycznie na pierwszy rzut oka klatka w takim dosyć krótkim korytarzu wydaje się pusta. Dopiero po chwili słyszysz, bo jeszcze nie widzisz, takie głuche, gardłowe warczenie. Coraz bardziej przybiera na sile.
W końcu słyszysz takie pojedyncze, bardzo głębokie wuf. I znowu warczenie. Pies porusza się prawie bezszelestnie. Nim się zorientowałaś, to już do krat był przytknięty taki wielki, mokry nohal, wyszczerzone zęby warczącego jego ciemnobrązowego, podpalonego owczarka niemieckiego. Po prostu przekrzywia łeb i warczy. Warczy, ale jego oczy są smutne, bardzo, bardzo smutne. Mądre i smutne. Uważaj, uważaj, to co właśnie powiedziałeś było niebezpiecznie bliskie komplementu. Co ty myślisz, że nie potrafię komplementów mówić? Kiedyś pamiętam. Nie wiem, jeszcze nigdy ich nie słyszałam. Chyba żartujesz. Mąż nigdy nie prawił ci komplementów, nigdy ci nie powiedział żadnego miłego słowa. Od ciebie nie słyszałam. A, to, że ode mnie. Bo ja nie jestem twoim mężem, więc wiesz, nie muszę. To nie jest mój zakres obowiązków. A to ty zagadujesz, a ten tutaj zaraz chyba rozniesie to swoje prowizoryczne więzienie. Bo faktycznie już te ostatnie słowa musiał wypowiedzieć podniesionym głosem, bo Highball rozszczekał się i zaczął skakać na te kraty, warczeć, szdrapać. W czasie, w którym on je wypowiadał, to ja już przyklękałam przy tych kratach, wyjmując tę chustkę niebieską. Okej. Jeszcze przez moment tak spinał się dosyć szaleńczo, ale w chwili tak jakby otrząsnął się, usiadł, patrząc z wywalonym tym swoim niezorem dużym, tak zbliżył ten mokry nos do krat, zaczął obwąchiwać tą apaszkę. Zaczął w chwili przywarował z uszami położonymi po sobie i zaczął cichutko skomleć. Nadstawił ci łeb do pogłaskania. Trafię go za uchem. Patrząc zwycięsko na właśnie Cichockiego z takim, Mu po prostu szczęka opadła do samej podłogi. Jak ty to zrobiłaś? Mogłabym ci powiedzieć, ale musiałabym cię potem zastrzelić. Bierz go w diabły. Podszedł. Highball jeszcze tak ostrzegawczo warknął, ale to już było Highball bardziej tak. Prężył się. Strzyże jednym uchem. Cichocki tak jeszcze drgnął, ale otworzył tą klatkę. Wręczył ci wiszącą na takim zardzewiałym gwoździu grubą, taką skórzaną smycz. Proszę. Bierz go i zejdźcie mi z oczu. A jak będziesz mogła, to też ja z tym zleceniem, to żartowałem. Zrzucimy się nawet z chłopakami, ale pomogłabyś nam, co? Dam ci kilka dokumentów, z to ofiar, powyższyłabyś trochę. Co ty na to? Nie. Nawet teraz mi od razu daj, to już będę nad nimi pracować. A on, on pozwoli? Chodź tu. Kładam mu smycz. Wygląda na to, że tak. Teraz patrzysz na zupełnie odmienionego psa. Znaczy, ciągle w jego oczach jest taki lekki smutek, ale pysk już mu się zaczyna uśmiechać do ciebie. Trochę właśnie zawadiacko, on już po prostu czuje, że jest na przynajmniej jakiej takiej wolności. Dobra, to chodźcie, dam ci papiery, a tu może trochę wody czy coś? Nie, tak. Dobra, coś da się zorganizować. Tam strasznie cię zmachał, obszczekując cały komisariat. O, zdecydowanie. Myślałam, że zachrypnie, o ile psy w ogóle mogą mieć chrypę. Ale to już inna sprawa. No dobra, usiądź sobie tutaj, usiądźcie, poczekajcie chwilę, a ja zaraz dam ci dokument. No i zaczyna
szeleścić, siada przy biurku, zaczyna szeleścić papierami, ty siedzisz... Jaki dokładnie jest problem? Faktycznie szukacie, kto to zlecił, kto to zrobił? Chcemy dotrzeć do sedna sprawy, bo na razie to jest dla nas jedna wielka niewiadoma. Niby zabójcy byli przebrani jak policjanci, zrobili jakąś, nie będę się tu brzydko wyrażał, maskaradę i wystrychnęli na Dudka doświadczonych oficerów. Jak to możliwe? Wiesz, tego chcielibyśmy się dowiedzieć i potwierdzić, że ci, których mamy do tej pory na liście, to ci właściwi. Tutaj wiesz, co ja myślę o tych waszych doświadczonych oficerach? O co? Oświeć mnie. Za odpowiednie pieniądze po prostu patrzyli w drugą stronę. Cała zagadka. Ty to powiedziałaś, nie ja. Ale powiem ci szczerze, też mi to przeszło przez myśl i dlatego chciałbym, żebyś to potwierdziła, bo jeżeli tak było, to już moja w tym głowa, żeby nie uszło mi to płazem. Tutaj masz zeznanie jednego ze świadków i ono już do ciebie poszło, przesuwa w twoją stronę chudą, pożółką trochę prowizoryczną papierową teczkę. Zobaczmy. Okej. Okay. To jest jedno, a drugie to będzie lista ofiar. Też ją zaraz dostaniesz. 14 lutego. Grzebie jeszcze tak, że prawie się w pewnym momencie potknął i zarył nosem w tych papierzyskach, ale trzymał równowagę. A niech to, trzeba tu zrobić porządek. Kiedyś na pewno. Chyba nie w tym życiu, nie w tej rzeczywistości. Dobra, zobaczmy, co potrafisz działać. A to jest lista ofiar. Proszę. Słuchaj, z tego, co czytam w tym zeznaniu, to wy bardziej potrzebujecie tutaj porządnego psychiatry niż mnie. 14 ran postrzałowych i nikt do niego nie strzelał? To chyba nie jest najlepszy świadek tego miesiąca. Ważne, że jest, niektórzy by powiedzieli. Nie ja, ale niektórzy. Mama powiedziałaś, ludzie są różni. I to wystarczyło, rozumiesz? Wgłębiają się w szczegóły, czy nadział się na czyjś nóż 14 razy, czy wystrzelił sam do siebie kolejne 14. Rozumiesz. Na razie tak, wszystko. Tak. Dwa strzały ostrzegawcze prosto między oczy. Oto tutaj trafiłaś w sedno i to dosłownie. Dobra, wybacz, ale ja muszę wracać do tej głupiej papierkowej roboty. Co mogłem, to ci dałem. Zabieraj ten Buzenberg ostatecznie zmarł, czy po prostu wszyscy poszkodowani macie tutaj jako ofiary? Wszystkich mamy jako ofiary. Wszystkich mamy jako ofiary. To są wszyscy, którzy ponieśli śmierć. Koniec, kropka. To długo tego Franka Guzenberga, żeście nie przytrzymali przy życiu. No dobrze, że cokolwiek zdążył powiedzieć. Ach, nic nie mów. Nie chcę nawet zaczynać tego tematu. A co, nie zaopiekowali się nim? Czy ktoś mu pomógł? Ja myślę, że raczej to drugie, ale... Też temat nie na dzisiaj. Chciałbym chociaż na moment oderwać myśli. A ty powinnaś się zająć... Uwielbiam niewygodnych świadków. Szkoda, że zazwyczaj nie mam nawet okazji z nimi porozmawiać. I czy właśnie w tym objawia się ich bycie niewygodnym, czy też w czymś innym? Wiesz, dla kogoś są niewygodni, więc ja nie mam jak do nich dotrzeć. Fakt. Dobra. Myślę, że ten tu i... Teraz ten moment się zapomniał i tak automatycznie wyciągnął rękę, żeby poczochrać highbola po obie, a ten o dziwo tym razem nie zaprotestował. Tylko tak się podstawił i sam się trochę poczochrał o tą masywną dłoń policjanta.
czym spojrzał się na siebie tak zawadiacko i powiedzieć, no to co, spadamy stąd? Wracamy do pani? Wracamy do pani? Nastawił uszy. Chyba, że słyszysz, że te słowa wychodzą z jego pyska. Tak, Heibol, idziemy stąd. Za dużo tu psów jak na jeden komisariat, prawda? Strzałka, Bart. Strzałka. Rychłego. Papiery, które mi dał, chowam po prostu poskładane do kieszeni. Na zasadzie jeszcze do nich wrócę, a na razie niech mi po prostu dadzą święty spokój. Gdzie chcesz teraz udać i co robić? Highball karni idzie przy twojej nodze. Natomiast w pewnym momencie zaczyna bardzo mocno się wyrywać i ciągnie ciebie koniecznie, żebyś przeszła na drugą stronę ulicy. Po prostu zaczyna znowu szaleć, prawie tak jak w tej klatce, że szczeka, wyrywa się, warczy i ciągnie cię, ciągnie, żebyś przeszła. Co robisz? Okej. Na tyle szybko, żebyś ty mogła za nim zdążyć. Faktycznie przychodzi na drugą stronę i widzisz, że dosłownie sekundę po tym, jak to zrobił, za tobą szedł taki pan, może koło 50, 60, trudno powiedzieć, z takim dość wydatnym brzuszkiem, z aktówką, bardzo poważny, stateczny. I prosto na niego spadło coś bardzo ciężkiego, dużego. Jeszcze nie jesteś w stanie stwierdzić, co to, tylko tyle, że jest duże i ciężkie. Usłyszałaś taki stłumiony krzyk i po prostu koleś, tak jak stał, tak się przewrócił i nie wstaje. Ludzie podbiegają, zaczyna się robić zbiegowisko. Co robisz? Patrzę na tego psa. Dzięki. Wiszę ci. Jeszcze nie wiem co, ale coś ci wiszę. Drapię go za uszami, mając takie, co tu się dzieje, czy ja naprawdę nie powinnam mniej pić. No dobra, to wiesz co, psina? Przejdźmy się jeszcze na to miejsce, gdzie udawałeś martwego. Dobrze. Tam widzisz, że tak kątem oka dostrzegasz, jak ludzie się trochę rozstąpili, że biedak chyba nie żyje, a tym, co na niego spadło, było zepsute, stare, takie mosiężne, drewniane radio. Ktoś po prostu wyrzucił przez okno bliskiej kamienicy. Po prostu, gdybyś tam stała chwilę, potem to byłabyś ty. Okej. Okay. To nie jest pierwszy raz, kiedy w swojej pracy wymknęłam się śmierci o włos, więc nie jestem jakoś szczególnie zszokowana. Ale z drugiej strony, pierwszy raz od śmierci uratował mnie pies. Zazwyczaj to był mój pistolet. A tym razem to był Hajbo. Okej, więc gdzie chcesz się teraz udać? Przypomnij jeszcze raz. Na miejsce tej masakry. Na miejsce tej masakry. Okej. Tak. Skoro ten pies tam miał przygody, to chcę zobaczyć po prostu, że coś wyniuchamy we dwójkę. No dobrze, okej. Czyli to jest, tak jak mówiłam, to jest garaż przy 2122 North Clark Street. Jest to kawałek drogi od komisariatu, więc czeka was dłuższy spacerek, ale z drugiej strony nie jest to aż tak daleko. Ja od paru tygodni nie miałam dłuższego spaceru, bo większość śledztw ostatnio wymagało ode mnie bardziej grzebania się w papierach niż chodzenia, więc mi to pasuje. No wątpię, żeby pies był bardzo rozpaczony perspektywą spaceru. Pies jest po prostu w niebo wzięty i podskakuje radośnie. Kiedy docieracie na North Clark Street,
To jest... Coś to nazwała dziwnie spokojne, czyste, jak na to, co tutaj się odbyło. Dlatego, że widać ani jakichś kręcących się policjantów, tylko kilkoro gapiów zatrzymało się gdzieś z boku i pokazując sobie palcami coś tam szepcze, pewnie właśnie o tym zdarzeniu, mającym miejsce wczoraj. Kilkoro przechodniów też kiwa głowami, smutkiem. Tych policjantów raczej nie widzisz, podchodzisz bliżej. Eyeball zawzięcie obwąchuje chodnik. Widać rzeczywiście w kilku miejscach, tam w wejściu jakieś ciemniejsze zabarwienie. Widać, chyba gdzieś są resztki policyjnej taśmy, ale wiesz, znowu, teraz już chyli się ku wieczorowi, więc jest dość ciemno, chociaż ulice nie są kiepsko oświetlone, w końcu to Chicago, które też żyje nocą. Ale mimo wszystko jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej, gdzie były jakieś plamy, pewnie krwi. Garaż jest niewysoki, wygląda na to, że został dobrze posprzątany wczoraj, żeby nie odstraszał przechodniów. Czemu dokładnie chcesz się przyjrzeć? Chcę się przyjrzeć wzorom tej krwi, która tam jest, bo podejrzewam, że niecała da się odczyścić. Bo podejrzewam, że na tyle dużo wszelkich ran widziałam, żeby wiedzieć, czy to są jakby to powiedzieć, chcę się tam rozejrzeć i zobaczyć, czy mi się to miejsce kojarzy raczej ze zbrodnią typu skrytobójstwo, czy mi się to raczej kojarzy właśnie z taką otwartą strzelaniną. Jakby chcę zobaczyć, co to miejsce do mnie mówi, tak to ujmę, na podstawie mojego doświadczenia. Miejsce mówi do ciebie, tutaj była egzekucja. Tutaj odbyła się egzekucja. Ty sporo czytałaś, sporo wiesz mimo swojego młodego wieku i wiesz, że jak na przykład krwawi człowiek, który został postrzelony w tył głowy, tak? Czaszki. Jakie rany można zadać, kiedy ktoś spokojnie stoi, po prostu strzela mu się w tył głowy. Ktoś nie ucieka, na przykład nie ma czegoś takiego jak wielu rozbryzgów, tak? Rozbryzg jest oczywiście, no bo to jest strzał w czaszkę, ale chodzi o to, że jak uciekasz, zostawiasz ze sobą ślady, to tutaj najwyraźniej, przynajmniej tak ci się wydaje, było tego niewiele. Była egzekucja. To wyglądało, ci się wydaje, na egzekucję. Jest to, co to miejsce do ciebie mówi. Ja chyba oszalałam, zwracam się do psa, skoro do ciebie gadam, ale nie wiem, chcesz mi tu coś pokazać? Aha. I ciągnie cię dalej, tak jakby w ogóle nie chciał tam wchodzić. Jesteśmy bezpieczni. Tutaj nie ma nic ciekawego. No ja mimo wszystko wchodzę, tak jeszcze zobaczyć to miejsce. Na wszelki wypadek rozejrzeć się, zobaczyć co i jak, którędy mogli wejść, wyjść. No tak, żeby zrobić wizję lokalną. Okej. To wiesz, wchodzisz, on parnie wchodzi za tobą, choć tak no widać, że chciałby cię pociągnąć w przeciwnym kierunku, no ale już dobra, niech ci będzie. Chcesz, to z tobą pójdę, więc też posłusznie niucha gdzieś w kątach, przy jakichś tam takich zakamarkach. Widzisz, że ma wyraz takiego trochę obrzydzenia na pysku. Mimo tego, że jestem psem, to niektóre rzeczy i tak mi śmierdzą bardziej niż powinny. To wygląda. No i tak sobie niucha. Ty po prostu widzisz, że to miejsce jest dość ponure. Nie można go nazwać zaniedbanym. Chodzi o pustoszałym. Jeszcze kiedyś ktoś z niego korzystał. Całkiem niedawno, ale wygląda, że to jest tego typu
miejsce. I ta taka ciężka cegła. I nawet ten taki wylewany beton miał zastąpić ciepłe, możliwe wnętrze, gdzie możesz sobie zrobić, nie wiem, właśnie warsztat albo taki garaż w rozumieniu, jak ktoś to widziała. Tutaj to nie ma racji bytu. To jest takie właśnie zimne, surowe, ciężkie, trochę przytłaczające wnętrze. W pewnym momencie słyszysz kroki. Ktoś stanął w wejściu. Faktycznie jest to policjant. Akurat tego nie znasz. Może go gdzieś tam z widzenia gdzieś ci mignął, ale nie znasz go. A pani tu co? Nie powinnaś tu wie pan, łazić. Wie pani, co tutaj się wydarzyło? Straży policyjnej nie ma, nikt wejścia nie broni, no to wchodzę, skoro żadnych ograniczeń nie ma. A co to bronić, jak tutaj już to się miało zadziać, to się zadziało. Teraz trzeba złapać tych, co tutaj o nie bronić. Co bronić? Strażu starego? Co panu przeszkadza, że wchodzę? A bo to ja wiem. Różni teraz ludzie są. Pan tutaj zgubiła, czy jak? Zaśmiał się z własnego dowcipu. Szwajga. A ten pies to nie jest groźny? Daj głos. Chyba nie. Najeżył się i tak na lekko ugiętych łapach zaprezentował policjantowi, jakim potrafi być groźnym wilkiem. Dobrze, groźny jest. Bardzo, bardzo groźna psina. Naprawdę, cudownie groźna. A teraz siad. Siadł? Widać, że już jest zniecierpliwiony. On już chce do pani, on już chce do domu. Pani to tutaj często w ogóle przychodzi, w sensie, że w okolicy, nie, że do tego garażu. Skąd pytanie? O, pewnie potem będą pytać, kto tu się kręcił. Jak ten i ów coś widział, to i powie. A niech mi pan powie. Co tu się właściwie tak z waszego punktu widzenia stało? Bo to chyba nie jest normalne, że dwóch policjantów wchodzi i wykonuje egzekucję. Proszę pani, praca policjanta to w ogóle nie jest normalna. Ja tam nie chcę nic mówić, ale jak na mój gust, jacy to byli policjanci, pani. Tacy policjanci jako to, że tutaj mi czołg niemiecki jedzie i jeszcze strzela. I to byli policjanci, przebieranki to były. To musiały jakieś bandziory być. Chcieli zabić, to i zabili. Tyle. A to tak łatwo to się podszyć pod policjanta? To się często zdarza? O, kupani. Pewnie, że niełatwo. To zmyśle bandziory są. Oni to pewnie planowali miesiącami, jak nie lepiej. Nie jest tak, że pani wie, wejdziesz, strzelisz sobie kilka razy i wyjdziesz. Tych rzeczy to się siada, to się planuje, to się spisuje, a potem się robi. Nie, to się wydaje, że to któryś z nich musiał mieć jakiegoś reta w tej policji. Nie to, żeby ja, Boże uchowaj, ja nie, ale że ktoś im musiał pomóc, no. Jak by się pan zabrał do szukania takiego kreta? Pewnie bym nie szukał, tylko bym czekał, aż sam wylizie się z czymś zdradzi. Nie, mówię, gdyby pan potrzebował takiego kreta w policji. Wie pani co? No i pani ćwika zrobiła. No pewnie, jakbym chciał takiego kogoś. Najpierw bym sprawdził, da się podejść, czy inteligentny. Potem, ile by mu trzeba zapłacić? Albo co zrobić, żeby jemu to się opłacało? Ludzie kochane za pieniądze to wszystko zrobią. Albo prawie wszystko. I jakbym już wiedział, jaka cena, już
możliwości jakie. Wtedy bym tak podszedł, by myślał, że on coś dla siebie robi. Niekoniecznie dla mnie. On musiałby coś z tego mieć. Jakiś... musiałby coś ugrać. On musiałby coś z tego mieć. Przecież bez niczego to by się nie narażał. Sobie myślę, no. Ale ja tam nie wiem. Ja tylko posterunkowy z tym jestem, to wie pani. To ja tam mogę. Tylko chodzę i sprawdzam, czy się nieproszeni goście nie kręcą od czasu do czasu. A też jak trzeba, to wie pani, przymknę oko i tyle. Tak jak na przykład nie przymierzając teraz pani. Że ja dopytuję, że bardzo, że dopytuję. Więc, o co pani, co, z kim? Z pieskiem pani na spacer wyszła, to i dobrze. Psina lubi chodzić w takich miejscach. No, psy różne są. Przyciągnął panią, tutaj pani weszła, nie? Często pan to oko przymyka? Może nie tak często, ale wie pani. Dzieciaki są, żona jest. No i czasami trzeba sobie popatrzeć w inną stronę, no. Już dzisiaj patrzył pan w inną stronę, jak ktoś tu był? Wie pani? Dzisiaj tu nawet nikt za bardzo nie zaglądał. Wczoraj to tu się działo i wijali się jak w ukropie, ale dziś cisza. Coś zasiał. Ciekawego się działo, o czym nie piszą? Taki był rumor, że to nawet trudno powiedzieć. Ja sam już nie wiedziałem, gdzie mam patrzeć, ale nie, że o najciekawszych rzeczach nie piszą. Przede wszystkim to nie piszą o tym, jak tu głośno było. Pani, ja myślałam, że mi bębenki popękają. Raz, dwa. Piszą, jaką te ci policjanci mieli, jakie oni mieli miny, jak sobie uświadomili, że dali się nabić w butelkę. Ale byli źli, ale kleli, o matko. Tak po ludzku to im się nie dziwię. Też bym był zły. Ale co zrobić, no? Dali się przychytrzyć. No tak, bo przecież najpierw policjanci musieli. No tak. A kto tam najgłośniej klął? Najgłośniej klął? A, bo to ja pamiętam. Jak krzykiwali się jeden przez drugiego, to mi trudno powiedzieć. Naprawdę. Jakby jednym głosem. Każdy trochę mięsem rzucił. Wie pani, jak to jest? No nic, to zawsze to miło ze stróżem prawa porozmawiać. Ano, polecam cię na przyszłość. Bo damy. Od razu strzyk uszami. Nareszcie, do domu. Okej. Okay. Tak, do pani. Więc idziesz do... Dzisiaj chcesz już teraz odprowadzić jej ból, tak? Idziesz jeszcze do siebie. Nie, od razu idę do niej. Okej. Okay. Dobrze, on praktycznie nie ma już żadnych wątpliwości, że idziecie do domu, więc im bliżej jesteście, tym bardziej jest radosny. Natomiast już przed samym wejściem praktycznie, jeszcze przed drzwiami, ale już jesteście prawie na miejscu, zatrzymuje się, cały aż tężeje. Przypada brzuchem do ziemi, zaczyna warczeć i popiskiwać. I patrzy na siebie, pierwszy raz chyba widzisz, odkąd go uwolniłaś, że jest przestraszony. Bardzo przestraszony i smutny. I chyba trochę zły. To ja przekładam smycz do lewej ręki, a prawą wyjmuję mój pistolet. O, come on, to byłby detektyw bez prawda, broni. I mówię,
Tak, wchodzimy. O tak bardzo powolutku, skradając się, idzie. I pierwsze, co zauważysz, to to, że drzwi do mieszkania są uchylone. Kiedy ślizgujesz się do środka, pierwsze, co ci się rzuca w oczy, to bałagan, olbrzymi bałagan. Taki, jaki zwykle może panować po włamaniu, kiedy ktoś czegoś szuka. Jest biurko ładne, drewniane, na którym leży wieczne pióro. Obok tego wiecznego pióra jest rozlany atrament. Na podłodze widzisz zerwany ten perłowy naszyjnik, który widziałaś u niej jeszcze dzisiaj rano. Torebka. I to jest to, co widzisz. Co robisz? Rozglądam się ze śladami krwi, jakimiś, nie wiem, przepychanką. Jakby patrzę, czy tutaj są jakieś ślady przemocy. Nie wydaje ci się. To znaczy przemocy w sensie, żeby ktoś został pobity, zraniony, nic takiego. Raczej nie. Chodzi mi wyłącznie właśnie o ślady krwi i tego typu rzeczy. To następna rzecz, którą robię, to podchodzę do tego naszyjnika z pereł. Mam pistolet i z kolei biorę ten naszyjnik. Podejrzewam, że jest rozerwany. Tak, on jest zerwany, tak jak powiedziałam, więc tam kawałek tego sznurka, te perły jeszcze jako tako się trzymają, ale drugie tyle jest po prostu rozsypane po podłodze, tak? I te kuleczki po prostu się tam dość nie toczą tu i ówdzie. Część to, naszyjnika jest cała. Tak, żeby więcej nie rozsypać i daję powąchać psu na zasadzie. Jakiś pomysł? Ciąga powietrze w nozdrza. Rozumiem, że odpinasz mu smycz, czy cały czas trzymasz go na smyczy? Nie, jeszcze trzymam go na smyczy. On zaczyna węszyć jak szalony po całym mieszkaniu. I tak, najpierw się zatrzymuje przy torebce, która leży na podłodze. No to jest najwyraźniej torebka Hetty. Zatrzymuje się przy niej i patrzy na ciebie pytająco. Podchodzę i przeglądam zawartość torebki. Okej. Okay. Znajdujesz tam sztylet. To nie byle jaki sztylet, tylko turecki kindżał, takie 15-centymetrowe ostrze, a w rękojeści ma rubin. Kiedy Bol widzisz, że trzymasz w ręku ten sztylet, jakby uznaje, że tak, że to jest to, co powinnaś znaleźć, zaczyna znowu węszyć i odbiega do innego pomieszczenia. Chyba wydaje ci się, że to może być gdzieś w stronę łazienki pobiegł. Zresztą mieszkanie nie jest aż tak duże, więc może założyć bezpiecznie, że tam, gdzie on pobiegł, to jest łazienka. Idę z nim. Cały czas na tej smyczy. Od razu siada. Od razu zaczyna, siada i przywarowuje przy wannie, przy samej wannie. Na ciebie. Podchodzę i zaglądam do wanny, mając nadzieję, że nie ma tam trupa. Nie, nie ma trupa. Wanna jest czyściutka. Chyba nawet świeżo wymyta. Patrzę na psa z takim, a nie pomyliłeś się. Twardo siedzi, wąchuje płytki, przy czym przy jednej szczególnie się zatrzymuje. Gra w zagadki. Rozumiem, że sprawdzasz tą płytkę, którą on tak bardziej obwąchiwał. Przysięgam, mówię tak pół na głos, pół w myślach. Przysięgam, ja mam halucynację, ja z psem gadam. To nie jest ze mną dobrze. Rzeczywiście, za obluzowanym kafelkiem jest ukryty liścik. Zagadka. Brzmi ona tak. Powie każdemu od razu, choćby nie pytane. Wszelkie języki świata są mu zawsze znane. Zaczynasz się zastanawiać, co to może być?
każdemu od razu. Tak, mogę powtórzyć wolniej, żebyś sobie zapisała. Chcesz? Właśnie zdecydowanie w notatniku tym swoim oprawionym notuję to, żeby mieć wszystko w jednym miejscu. Okej, okay, no to powtórzę jeszcze raz. Odpowie każdemu od razu, choćby nie pytane. Choćby nie pytane. A wszelkie języki świata. Są mu zawsze znane. Wolałam, kiedy te zagadki nie wiązały się z jakimiś dziwnymi sztyletami i porwaniami. Byłoby miło, gdyby tak nie było, ale chyba nie tym razem. Wiesz, że powinnaś rozwiązać tą zagadkę. Odpowie każdemu od razu, choćby nie pytane, a wszelkie języki świata są mu zawsze znane. Co to może być? Myślisz gorączkowo. Na pewno pistolet odpowiedziałby każdemu, nawet niezapytany, i generalnie jest to język uniwersalny, ale raczej nie o to chodzi. Jakby, nie wiem. Mniesz nerwowo kartkę i widzisz, że może dlatego, że miałaś trochę wilgotne palce, może też zawilgotniała, bo w sumie była w pobliżu wanny, ale tam jest coś jeszcze dalej napisane. Jest, tak jakby zlepiła się kartka i dalej jest tak. Choć samo wstydliwie nie przemówi pierwsze, o tobie powtórzy wnet słowa najśmielsze. Cicho. Otóż? Cicho. Cicho. To słowo pojawia się w twoim myśle i gdy wypowiadasz je na głos, Eyeball szczeka za probatą. Uf, że to o to chodzi. Tak, to jest rozwiązanie zagadki. Cicho. Dobra, echo. Co to niby ma być? Echo. Co robisz dalej? Związałem zagadkę. Decyduję, że muszę mniej pić, bo jakby nie jest ze mną dobrze. Okej. Okay. Patrzysz cały czas kątem oka na Highbola. On zaczyna się kręcić, kiedy wypowiedziałaś to słowo echo też i on zrozumiał, że rozwiązałeś zagadkę, to zaczyna się kręcić przy regale z książkami. Też bardzo tam gorączko. Podchodzę do regału. Patrzę na ciebie z aprobatą. Podchodzisz do regału i co robisz? I patrzę, czy są tam tylko książki, czy może tam, nie wiem, stoi, leży coś jeszcze. Wygląda na to, że co to ładnie poukładane książki. Czy przyglądasz im się jakoś bardziej? Tak, przyglądam się, czy któraś okładka wygląda jakoś znajomo, albo się jakoś wyróżnia wyraźnie, albo czy któraś ma w tytule echo. Ma. I to nawet jest cały tytuł, po prostu echo. Biorę, zdecydowanie biorę tę książkę. Ale bierzesz i od razu rozumiesz swój błąd, że to nie jest książka, tylko wygląda to jak pamiętnik. Tak, jest pamiętnik Hetty. Teraz zobaczysz, co w nim czytasz. Już teraz chwilkę. Okej. Moment. Jeszcze chwilę. Oto, co czytasz w dzienniku. Jeśli chcesz, to przeczytaj na głos, jeśli nie, to ja przeczytam. Ale wolałabym, żebyś ty. Sięgasz po ten dziennik, przerzucasz jego kartki, czytasz w nim, że... Widzę, że lekko ręce mi się trzęsą... Oczywiście staram się od razu uspokoić, nie, to podejdziemy do tej sprawy profesjonalnie.
i każdej innej sprawy. 13 stycznia. Pierwszy raz byłam na czymś, co moje koleżanki nazywają wiedźmimi spotkaniami. Przyznaję, że było całkiem ciekawie. Kobieta, która je prowadzi, chyba naprawdę potrafi czarować. Wywróżyła nawet coś potem się spełniło. Udało mi się rozpoznać Lucille Moran. Muszę się wybrać jeszcze raz, żeby dłużej z nią porozmawiać. 20 stycznia. Kolejne spotkanie było bardziej mroczne. Mistyczka Meret zabiła jakieś jedne zwierzątko, widziałam tylko kawałek futerka, więc nie wiem, co to było. A potem kazała uczestnikom wyrysować na swoich dłoniach jakieś tajemnicze znaki krwią. Co ty się wpakowałaś? To dla mnie za wiele, nawet spotkania z Lucille nie są tego warte. Niemniej Irene i Georgette wydawały się świetnie bawić, choć nigdy nie powiem dlaczego, no, ja też nie. 10 lutego. Dziś Lucille pojawiła się u mnie bardzo poruszona. Powiedziała, że ona także rezygnuje z tych spotkań. Twierdzi, że czasem, że jestem w niebezpieczeństwie. Mówi, że ktoś czyha na moje życie. Przyniosła mi srebrny amulet, który kazała mi dobrze ukryć. Podobno ktoś chce go wykorzystać przeciwko mnie. Podarowała mi też sztylet, który nakazała nosić przy sobie dla obrony. Włożyłam go do torebki i staram się z nim nie rozstawiać. Wiem, że jej opowieść brzmi niesamowicie, ale z jakiegoś powodu jej wierzę. A nie jestem tu jedyną, która powinna odstawić substancję. John, 15 lutego. Mój kochany, czy to moja wina, że mi ciebie odebrano? Czy mogłam coś zrobić, żeby zapobiec twojej śmierci? Mam nadzieję, że choć Hebel do mnie wróci, to on... Oczywiście, tu rękopis się urywa, bo nigdy nie może być za prosto. Oczywiście, że nie. Tutaj rękopis rzeczywiście się urywa, ale przynajmniej już coś. Co chcesz z tym dalej zrobić? Wszystkim wynotowuję te imiona. Okej. Ile? Jette. Okej. Znaj kobieta. Silne. Mren. Okej, ty dzięki temu... Jeżeli chodzi o Lucille Moran właśnie, to tak, to ci coś mówi, ponieważ pamiętasz Bilego Grzebyka, twój kontakt w gangsterskim świecie, to właśnie dzięki niemu wiesz, kto to jest Lucille, bo to jest również żona jednego z bardziej, z ważniejszych gangsterów i wiesz, że jeżeli zagadałabyś z Billim, to on byłby w stanie umówić ciebie na spotkanie z Lucille. Oczywiście za odpowiednią przysługę, ale byłby w stanie to zrobić. Myślę trochę przez chwilę. No dobra, hej, bo ja cię chyba zabiorę ze sobą, ale do biura. Zdecydowanie. Poczekasz tam na mnie, jakby niekoniecznie muszę chodzić po ulicy z 1,5-metrowym kawałkiem futra? Futro. Teraz już masz takie poczucie, że on pójdzie za tobą wszędzie. Nie, ja go chcę zostawić w biurze, niech tam na mnie poczeka, jakby nie potrzebuję renomy chodzenia z futrem po ulicach. Sztylet. Okay. Znajduję jakąś szmatę, jakiś kawałek materiału. Poczekaj, bo jeszcze nie dotarłaś do biura. Jeszcze jesteś w mieszkaniu Hetty. Tak, dobrze zrozumiałam. Tak. Okej. To chcę jeszcze ci powiedzieć, że w momencie, kiedy powiedziałaś to, że zostawisz go w biurze, on tak spojrzał na ciebie, ale widzisz w niepokój i zaczął prawie, że deptać ci po piętach, nie chcąc cię opuścić na krok, kiedy się jeszcze rozglądałaś po mieszkaniu. Okej, więc sztylet owijasz, tak? Owijam w coś i chowam... Wierzę, że mam na tyle duże kieszenie, żeby go gdzieś schować, bo on jest jakiej długości mniej więcej? Wiesz, tak jak ci mówiłam, ostrze ma 15 centymetrów około. Ostrze ma około 15 centymetrów, więc on nie jest malutki, ale nie jest też jakoś super długi. Jeżeli go owiniesz w coś miękkiego, to powinien się... rozmieścić. Masz głębokie kieszenie.
Zawsze lubiłaś. Jak większość glin w tym mieście. No dobrze, to rozglądam się po mieszkaniu, czy coś jeszcze mogłam przegapić. Dziennik, ten echo zabieram ze sobą, swoje notatki też. Torbę zostawiam, jak leżała. Rozsypane perły też zostawiam. Biorę tylko te, które były nanizane na nitkę. Na zasadzie może się przydadzą, a to dowód, a to coś. Chowam do kieszeni. Wrzucam ostatnim spojrzeniem. Okej. Okay. Idę. Wiesz, kiedy wychodzisz z mieszkania i highball za tobą, raczej przy tobie, to widzisz, że tam ze dwoje drzwi się uchyliło i ciekawskie głowy sąsiadów się wychylają, obserwując cię. Kręcił się tu ktoś ostatnio? Jedna z pań, widać, że żyje ploteczkami. Już jest w takim wieku, no też koło pewnie 50, 60 i pewnie plotki i obserwowanie bliźnich stanowią jej rozrywkę i częściowo treść jej życia. Tak, piwa na ciebie. Chodź tu, córeczko, na chwilę, chodź. Powiem ci. Herbaty byś się nie napiła? Nie, jak się nie napiła, wyciąga ręce. Raczej jedną rękę. Highball tak nieufnie obwąchuje, ale nawet nie chce jej odgryźć tej ręki. Miło z jego strony. A ty znałaś tą, co tutaj, tą Hetty? Znałaś ją, tak? No, zdarzyło. Widzę, że od niej wychodzisz. Co tam się stało, córeczko? Tam na niedawno wychodziła. Dwie jakieś panie. Wychodziła? Dwie jakieś panie takie eleganckie i jeden pan. Tak, to przynajmniej wyglądało. Ja tylko widziałam na dole. Oprócz niej, tak? W sumie trzy kobiety, jeden mężczyzna. Tak. Nie, panie takie eleganckie, nie powiem. Jeden pan. I widziałam tylko z dołu, bo już prawie wychodzili z klatki. Jeszcze były charakterystyczne? Ano, ja wiem. Tamte dwie panie to tak, jedna miała kapelusz. Ładny, zielony miała kapelusik. To nie ten taki duży, wie pani, teraz modne są takie małe. Ładny miała kapelusik, włoski to chyba tak krótko strzyżone. Jakiś płaszczyk taki zimowy, też chyba zielony. A ta druga to z całkiem gołą głową, Taka blondyneczka, też nie powiem. W spodniach, butach takich zimowych. Coś ze sobą rozprawiam, ale co tu nie słyszałam, bo pani, tak słuch mam dosyć słaby, chociaż jeszcze może nie starość, ale słuch już mi trochę szwankuje. Ale chyba coś tam się kłóciły czy coś, ja nie wiem. I ten pan to tam je uspokajał, mówił, że już, że trzeba iść, że nie ma czasu do stracenia, trzeba się spieszyć, o. Więcej to ja nie wiem, pani. Dobrze, bardzo pani pomogła prawu. To pani z policji? Z policji? Można tak powiedzieć. To wie pani, to kochanie, jakby pani mogła. Tutaj, na dole. Ciągle po prostu. A to te pety rzucają. A to jakieś butelki rozbite. Nieraz bym na szkło wlazła. Wrzeszczą czasami wieczorem, że aż głowa puchnie. No prawo, no powinno coś z tym zrobić. Oczywiście, proszę pani, tym też się zajmiemy. Tymczasem muszę iść. Mówiąc, obracam się na pięcie i po prostu idę, zanim zdążę mi powiedzieć coś więcej. Okej. Dobra. Gdzie teraz się kierujesz? Teraz do mojego biura. Okej. I co będziesz chciała zrobić w biurze? Będę chciała tam zostawić sztylet i dziennik w tej mojej skrytce w szufladzie. Okej. Dobrze. Gdy chcesz zostawić sztylet, to highball prawie że łapie cię za rękaw. Zaczyna szczekać. Nie warczy, ale szczeka.
łapie tak ostrzegawczo zębiskami, jakby faktycznie chciał ciebie złapać za rękaw, odciągnąć twoje tej szuflady, żebyś ty nie chowała tego sztyletu. Zgłupiałeś, psie. Nie będę tego nosić przy sobie. Czym tym jest rubin? Po drugie to jest ostre, po trzecie mam pistolet. Chyba powoli kapituluje, ale nie do końca to trafiło do jego przekonania. Tu spuścił łeb. Psie, ja rozumiem, że jesteś inteligentny, ale nie przesadzajmy. Ty tu jesteś psem. Bruszył się, parsknął, ale ucichł. Okej, okay, więc chowasz sztylet, tak? A? I co dalej? Chowam, zamykam, przekręcam kluczyk. Kluczyk może nie połykam, ale chowam gdzieś głęboko w kieszeń. Tyle mnie jakby... I podejrzewam, że gdzie się zazwyczaj spotykam z Grzebykiem? Wiesz co? Spotykasz się z Dorothy's Diner. To jest knajpka taka bardzo znana z kawą, ciastkami. Jeszcze jedno. Highball absolutnie nie daje w żaden sposób się zostawić. To znaczy po prostu on szaleje, jak ty chcesz go zostawić. On chce cały czas być przy tobie. Wchodzi ci pod nogi, niemalże się przewracasz i bardzo, bardzo chce iść z tobą. Co z tym robisz? Psie, czy ty wiesz, co się stanie z moją reputacją, jeżeli będę się kręcić po mieście cały czas w towarzystwie takiego futra? Patrzę na ciebie błagalnie. Ale wiesz, że jeżeli będziesz agresywny, to cię zastrzelę. Jego mina mówi, jestem najłagodniejszym psem na świecie. Będę grzeczny. Od razu wzorowo. Jakby tylko czekał na polecenie. Jestem najgrzeczniejszym psem w całym Chicago. Odpinam mu smycz, skoro i tak to niczego się nie przydaje. Patrzy na ciebie cały czas, tak jakby szukał jednak tego przyzwolenia, ale człapie, drepcze prawie, że w miejscu, idzie za tobą. Jesteś okropnym psem. Jest bardzo zadowolony, poczytał to jako komplement. Jest okropny. Skurny. Bardzo zadowolony, że idzie z tobą. Okay, zamykam drzwi ze sobą na klucz, oczywiście piszę kartkę, że wrócę dnia następnego, proszę się nie martwić, ważne wiadomości, bla, 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 bla. A, jest też taki, okay, podejrzewam zwyczaj, że jak ktoś właśnie, nie daj Boże, nie spotka mnie w biurze, to zostawia mi wiadomość w skrzynce, więc tam sprawdzam tę skrzynkę, czy coś do mnie przyszło w międzyczasie jednak. Nie, na razie nie. Nic nie przyszło. Dobra, co idziemy futro? Idziesz patrząc na już teraz praktycznie późnowieczorny, nocny Manhattan, Boże, Chicago. I patrzysz sobie na to, jak się rozrastało. Patrzysz na budynki, które powstały. Dodają temu miastu jakieś takie specyficzne atmosfery. Opera, teatr, lichtr. Ten chicagowski styl. Z Billim zawsze spotykasz się właśnie w Dorothy's Diner. To jest taka knajpka, gdzie mają dobre ciacha, dobrą kawę, ciacha wręcz pyszne. Tam się zwykle umawia ta śmietanka gangsterska, ale nie tylko. Tam jest kilkanaście stolików z szklanymi blatami w takich metalowych ramach. A takim głównym miejscem w środku jest lada i witryna właśnie z tymi smakowitymi ciastami. Są takie dwie duże, takie duże witrażowe lampy. Lubisz to miejsce. Lubisz to miejsce, jest w pewien sposób przytulne, ciepłe. Tam zwykle spotykasz się z Billim. Tam właśnie chcesz się udać? Tak, przy czym zanim wejdę, to jeszcze raz próbuję odbyć poważną rozmowę z futrem. I mówię mu, futro, wstajesz. Nie ma dyskusji. Lekarz tutaj.
Nie, nie robią na mnie wrażenia piękne oczy, pracuję z kryminalistami. Paruj. Znowu tak. Leżę, czekaj, nie wiem, jak usiadł. Usiadł, ale ty go zostawiasz przed knajpą, czy w którym miejscu? Przed, na zasadzie przed tam, knajpą. Nie przed samymi drzwiami, tylko gdzieś tam na zasadzie tu na mnie czekaj, żebym go widziała ze środka. Hmm? Okej, czyli masz go na oku. Tak, cały czas. Ale no nie wchodzę z nim do knajpy, na litość boską, jakby miejmy jakieś granice. Okej, dobra, więc wchodzisz do knajpy i teraz zobaczymy, czy tam teraz będzie. Już moment. Okej. Masz szczęście, że znowu wyszedł. Tak, Billy tam jest, siedzi sobie i wcina chyba eklerkę. To jest taki młody chłopak, ma niezłe kontakty w chicagowskim półświatku, jest lekko przy kości, pewnie przez te wszystkie ciasta. Okrągła twarz, niebieskie oczy, jasne kręcone włosy. Wygląda trochę jak taki cherubinek, bardzo mylne wrażenie. Natomiast dlaczego się dorobił ksywki grzebek? Ano dlatego, że ciągle te swoje kręcone, jasne włoski zaczesuje do tyłu z pomocą brylantyny i nigdy się nie rozstaje faktycznie z grzebieniem. I ciągle sobie tam zaczesuje, dlatego ma ksywkę grzebek. Highball został tam, gdzie mu kazałaś, ale cały czas tam intensywnie węszy i patrzy w swoją stronę, ale jest grzeczny. Najpierw podchodzę do Lady i zamawiam małą czarną, bo ewidentnie będę potrzebować, żeby przetrwać najbliższy czas. Już cię chyba dojrzał bystrym okiem, bo tak nosi rękę, tak żebyś ty to zobaczyła dyskretnie, na zasadzie jakby co to tutaj siedzę. Pokazuje, że widzę i że... Okay. Po chwili faktycznie z tą kawą w ręku podchodzę. Mm-hmm. Tak. Twój widok uśmiecha się. Oho. Dawno cię tu nie widziałem. Spytam, co cię tutaj sprowadza, bo przecież wszyscy wiemy, co się wczoraj stało. Ale mówię może też... nie tylko to. Uwierzysz, jak ci powiem, że przyszłam pogadać? Pewnie, zawsze gadamy o tym i o owym. Tak. Słuchaj, nie gadajmy, czemu nie? To ja bym chciała o tej, otwieram tam notatnik, Lucille Moran pogadać? Ej, pewnie głowa Chicago. Złotko, to jest żona jednego z najważniejszych gangsterów. Ty myślisz, że tak po prostu można się z nią umówić? Dobra, będę wwijał w bawełnę. Może i można. A co ja z tego będę miał? A czego potrzebujesz? Też. Przydałoby się trochę grosza. Ale nie takiego, wiesz, słownego, tylko takiego, no, innego bardziej. Mocniejszego coś, nie? To w takich ilościach, no, takich, co to nie wolno, bo w ogóle nie wolno. Czy na ciebie znacząco. Ty wiesz, że w ogóle w Dorothy's Diner też mają alkohol oczywiście, tylko poznają go dla niepoznaki, podają go dla niepoznaki w filiżankach na herbatę i kawę. Stary patent. Słuchaj, a ja jeszcze podbiję stawkę. Na to coś mocniejszego zrzuci się lokalna policja. A, teraz to mówisz. Słuchaj, daj mi kwadransik, muszę wykonać kilka telefonów i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra? Pewnie. Kupij sobie kawkę, zrelaksuj się. Dobrze. Będzie dobrze. Jakby nie pokazuję tego oczywiście po sobie, przynajmniej staram się nie pokazywać, ale jestem mniej więcej tak zrelaksowana, jak po prostu żołnierz w okopie, więc po prostu
pełne zrelaksowanie. Natomiast mimo twojej obserwacji, że highball zaczyna takie podchody, że się czołga do środka. Czołga się po prostu tak, jakby chciał się stać całkowicie niewidzialny. Tak porusza się z prędkością 2 mm na minutę, ale jest o kawałeczek dalej niż był jeszcze przed chwilą. Tak cały czas patrzę przez te szyby tak ciężko na niego. Udaje, że absolutnie się nie ruszał, kładzie pysk na łapach i udaje, że w ogóle go tutaj nie ma i nic nie robił. Jeszcze jestem grzeczny. Rzeczywiście twoim spojrzeniem zakusy chwilowo zamierają. Po jakimś rzeczywiście kwadransie nie są tak inteligentne. Psy, nie mogę tego przeżyć, jakby psy tak nie funkcjonują. Nie da się tak wytresować psa. Właśnie to jest coś, co cały czas ci chodzi po głowie. Oczywiście z rozpędu tą drugą część nawet powiedziałam na głos. I dałabyś sobie głowę uciąć, jak to powiedziałaś na głos. On tak trzymając ten łeb na łapach, tak poprawił się w jedną stronę, w drugą, tak jakby pod nosem mówił. Co mi jeszcze powiesz ciekawego? Przecież ja właśnie jestem dokładnie tak inteligentny, albo nawet bardziej. Z tym, że faktem jest, że myślisz cały czas, że rzeczywiście zwierzęta nie bywają tak inteligentne. To jest grubo ponadprzeciętne. To jest nienaturalnie wręcz wysoka inteligencja. Coraz mniej zaczyna fascynować, a coraz bardziej niepokoić. Natomiast też może po prostu rzeczywiście Hetty super dobrze go wytresowała. Zawsze miała do niego podejście, no jak matka, co już zresztą było mówione. Tak sobie rozmyślasz, highball udaje, że w ogóle go nie ma, pełen kamuflaż. Wraca Billy i widzisz na jego twarzy lekkie zaskoczenie, kiedy tak siada, ciężko się pościna na krześle naprzeciwko siebie. Wiesz co? Albo się urodziłaś pod szczęśliwą gwiazdą, albo już sam nie wiem co, ale znajdzie dla ciebie czas jeszcze dzisiaj. O, zdecydowanie była szczęśliwa gwiazda. Tylko wymsknęłam jej się przy urodzeniu. Dobre, dobre, zawsze ceniłem twój humor. No dobra, to słuchaj, jeżeli chcesz z nią porozmawiać, to ona powiedziała, że tutaj będzie za jakieś pół godziny. Może? Chcesz poczekać, czy gdzieś pójść w międzyczasie? Oczywiście. Zaczekam. Okej. Powiem ci szczerze, nie mam pojęcia. Robiłaś, że ona tak szybko się tu zjawi. Normalnie to trzeba czekać pół dnia, żeby w ogóle łaskawie odpowiedziała. No ale dobra. Może normalnie nie przetrząsa desperacko cudzych mieszkań. Co? Co ty gadasz? Twoje mężu bym się tego spodziewał, no wiesz, ale ona? Czy ja wiem? Wiesz. O czym ty mówisz właściwie? Znaczy, nie dam mowy, że to ona. Póki nie mam dowodów, tylko przypuszczenia. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe. Dzień wcześniej ktoś pisze w swoim kalendarzu, że miał z nią styczność, że kogoś ona przestraszyła. Mija dzień i ta osoba nagle znika w tajemniczych okolicznościach. Przypadek. Mnie już życie nauczyło, że przypadków to nie ma. Kto to zniknął? Wątpię, żebyś znał, ale Hetty May? Mowa, no przecież znałem Johna, jego żona. Zazwyczaj się znacie między sobą, żony to tam raczej każdy z własną. Swoje żony znamy, czasami to aż za dobrze, ale swoje tak, się cudze też czasami za dobrze, to miałem na myśli. O, nie to, żebym ja znowu... Nie, to nigdy nie jesteś ty, wiem. Absolutnie. Ale no wiesz, mówisz, że co, że Hetty zniknęła?
jeżeli ktoś może rzucić jakieś światło na tę sprawę, to myślę, że trafiłaś pod dobry adres, bo Lucille faktycznie sporo wie. No nic, ja mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, a Lucille już niedługo powinna się zjawić. I tak nagle zerka przez szybę. Co to za psiak? Jakiś bezpański tam. Ale za ładny na bezpańskiego. Że utrzymany. Futrem się zajmuje, dopóki nie znajdziemy Hetty. A, to ten psiak Johna, tak? Takim pewnym krokiem idzie w stronę Highbola. Z wyciągniętą ręką. Tak jakby no, wiedział, jak podchodzić do zwierząt, żeby nie budzić lęku i niepewności. Highball całkiem tak spokojnie go przyjmuje. Nawet daje się tam, widzisz, obserwujesz to tylko przez szybę, że daje się tam poczochrać za uchem. Jest moment, bo Billy za chwilę się odwraca, tam tylko gada coś do niego, całkiem chyba z przyjaźni i wraca do ciebie. Fajne futro. John, co ci odpowiedział? On nie przesadzał. No mądre ma te ślepia, mądre. Wcale bym się nie zdziwił, jakby mi odpowiedział. Ale nie chciał gadać. Ja za to do niego pogadałem. Lucille już powinna zaraz być, to ja się zajmę swoimi sprawami. Jakbyś mnie potrzebowała, to... Jeśli ci kiedyś odpowie, to pamiętaj, że po coś zakazali tego mocniejszego. Dobra, właśnie zastanawiam się po co. Nie widzę z tego żadnego pożytku. Ani to się rozluźnić, a ludzie i tak jak będą mieli chlać, to będą chleli. Czy to komuś coś zmieni? Tyle, że spod lady. Jakbyś... Ja cię wyglądam na osobę, która wspiera system. Tam. O właśnie. Jesteś ostatnia, co bym... Nie do mnie te pytania. Będę na zapleczu, gdybyś mnie potrzebowała. Mam jeszcze z Dorothy do pogadania. Ej, nie bój się, nie będzie żadnej rozruby. Same spokojne interesy. Tak, tak, zawsze tak mówicie, a potem... Mhm. Ale tym razem też to będzie spokojne. Prawda. Tym razem to będzie prawda. Tak, bum, cyk. Mam nadzieję, szkoda by było futra. O, to na pewno, bo to rońsko mądrze mu naprawdę z oczu patrzy. Rzeczywiście, poczekał cię tam. Z oczu patrzy, mam na niego naprawdę duże plany, jeśli chodzi o porządną mówkę. Zresztą mu oko, żeby wiedział, że tylko sobie żartuje. Po chwili tak atrybił, roześmiał się i machnął ręką, nawet tak się lekko powstrzymując od poklepania cię po ramieniu na zaplecze i faktycznie jakiś czas później zjawiła się Lucille. Bardzo elegancka kobieta, dosyć niska, ale zadbana, szczupła. Widać w jej krokach i spojrzeniu pewną taką nerwowość. Rozgląda się chwilę. Zatrzymuje spojrzenie na twoim stoliku, bo chyba najwyraźniej tylko ty jedna siedzisz tutaj sama, najwyraźniej na kogoś czekając i podchodzi do ciebie z takim pytającym wyrazem twarzy. Pani Lucille? Pani... Tak, to ja. Elizabeth, prawda? Proszę spocząć się. Czy pani się napije kawy, herbaty? O kawę o tej porze to już może nie, ale herbaty nie odmówię. To ja zaraz zamówię. Ruszam się do lady i zamawiam dla niej herbatę, dla mnie drugą kawę. Widzisz, że dłonie też jej tak leciutko drżą. Billy powiedział, że chce się pani ze mną spotkać w sprawie niecierpiącej zwłoki. Co to za sprawa? No mam nadzieję, że zwłoki faktycznie nie są tam uwzględnione. Chodzi o Hetty. Hetty. Czy coś jej się stało? To już się... Proszę, coś jej się stało? W myślach bardzo, bardzo staram się nie wypowiedzieć na głos tego, co myślę o przeciętnych babach. Idę na ty. Każdzie. Nie histeryzuj, jeszcze nic się nikomu nie stało, jeszcze wszyscy żyją, może oprócz tych z wczoraj, wszyscy będą żyć, tylko mi powiedz dokładnie, co wiesz. Wiem, że byłaś zaniepokojona, wiem, że wdepnęłyście w jakieś krwawe rytuały na zwierzętach, co jest
straszne, ale w pewien sposób. Ja już się rozumiesz. A już się w to nie bawię. Chcę się trzymać jak najdalej od tego. To było zabawne i ciekawe, ale do pewnego momentu. Ja wiem tylko, że Hattie też powinna zrobić to samo i odejść wcześniej, bo teraz w niebezpieczeństwie, w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ale z tego co wiem, ona przecież odeszła właśnie po tym, jak zobaczyła kawałki futerka. Ale to było, to już było za późno. Ona już wtedy miała plan. Cały plan. To miał plan. Jaki plan? Mów, że kobieto składnie, będzie nam obu łatwiej. Ja nie chcę się do tego mieszać, a ja nic nie wiem. Patrzyła na ciebie, poprawiając się na krześle. Ja uważam, że dobrze zrobiłam, że zakończyłam swoje bytności tam. To, co się tam dzieje, to już jest za dużo dla mnie. One całkowicie oszalały, no. Im więcej mi powiesz, tym łatwiej będzie mi dotrzeć do rozwiązania. Po kolei, gdzie się spotykałyście, co robiłyście, kto miał plan, jaki plan, skąd pochodzi to śmiertelne niebezpieczeństwo. Po kolei, kobieto. Bo one wszystkie, one nie rozumieją, z jakimi one siłami grają. Bo, widzi pani, tam skąd ja pochodzę, to do magii jako takiej odnosimy się z szacunkiem. My nie lekceważymy potężnych mocy. Staram się zachować pokerową twarz, bo mi trochę nie wychodzi. Wydawało, że to jest jakaś zabawka, rozrywka. To teraz się przekonają. Ja pochodzę z Turcji, więc naprawdę mam do tego zupełnie inne podejście. I mówiłam im, że jeżeli będziecie lekceważyć magię i to, co za nią idzie, to się doigracie. Irid jest naprawdę bardzo, bardzo potężna. Jak sobie coś umyśli, to tak się właśnie stanie. One wszystkie są pod wpływem Meirid i pójdą za nią wszędzie, jak owieczki. I zrobią wszystko, co ona im każe. Łącznie z Hetty? Przecież to Hetty najbardziej jej chodziło. Nawet nie chodzi o to, żeby ją kontrolować, tylko no nie powiem, bo i tak mi pani nie uwierzy. Proszę pani, Osil, wszystko powiedz. Czy będę wierzyć, czy nie, jakby zajmę się ja. No, więc tak. Nie jest to, że ona chce kontrolować Hetty. Rozgląda się czym. Chce się nią po prostu stać. Rozumie pani? Ona chce być Hetty. Co? Jest tak, jakby ona zaniosła się z swojego ciała do ciała Hetty. Czy też na odwrót. Ja już sama nie wiem. Ale ona chce się po prostu stać Hetty. Po to ona jest potrzebna. O co, dlaczego, jak się to robi, o co w tym chodzi, w ogóle co? Lucille widzi twoją dezorientację, widzi i zaczyna się bić z myślami, czy dzielić się z tobą dalszymi szczegółami, czy może oszczędzić ci tego, bo i tak tego nie udźwigniesz. Zobaczymy, na ile będziesz dla niej przekonująca. Się. Serio. Ja tak patrzy. Nie wiem, czy pani mnie dobrze zrozumie, ale Meirid wspominała, że
była pewna osoba, na której jej bardzo zależało. Kiedyś, dawno, dawno temu. I poprzez Hetty chciała dotrzeć do tej osoby. Powiedziała, że Hetty, że jej, tej tajemniczej nieznajomej, bo nigdy nie powiedziała jej imienia, że Hetty była blisko niej. Jak wyglądała ta kobieta? Tam Meret? Była ruda? Nie, miała czarne włosy, kruczoczarne. Kruczoczarne, takie... Bardzo lubiła walki, zasłaniała zawsze twarz podczas seansów, ale włosy miała długie, czarne, chyba takie kręcone. Nosiła zawsze walki, ciemne suknie, żeby zrobić tą całą otoczkę. Nie od żona chodziło już nie odżałowanej pamięci. No dobrze, czyli chciała się stać Hetty. Chciała przenieść swoją jaźń do ciała Hetty. Ja mówiłam Hetty, że ona musi na siebie uważać. Ja nawet jej dałam kilka rzeczy. Chciałam ją chronić. Wiem, że przynajmniej jedną dobrze ukryła. Ale najwyraźniej to nie było wystarczające, skoro to mimo wszystko do niej dotarły. Chcę teraz zrobić, ale trzeba ją znaleźć, zanim będzie za późno. Gdzie mogły ją zabrać? Gdzie się zazwyczaj spotykałeś? Gdzie ta cała Meredith ma siedzibę? O, ona zwykle spotykała się u siebie. Wydaje mi się, że to było jej mieszkanie, ale nigdy nie powiedziała tego wprost. Zawsze dawała nam znać w ostatniej chwili, potwierdzając to miejsce spotkania. Mogę pani powiedzieć, ale nie wiem, czy byłaby na tyle nierozsądna, żeby cały rytuał również przeprowadzać właśnie tam. Jak ten rytuał w ogóle ma wyglądać? Podejrzewam, że składa się w ofierze kilka czarnych kotów przy pełni księżyca? Nie mam pojęcia i szczerze mówiąc nie chcę wiedzieć. Bardziej zwracałam uwagę na efekt. Wiem, że ważne byłyśmy my, te wszystkie kobiety, które tam uczestniczyły w tych spotkaniach. I użyła kiedyś takiego sformułowania jak wiedźmi krąg. No i na pewno coś w tym było. Jeżeli... Dziękuję tę nazwę. Wiedźmi krąg. Tak. A jeżeli faktycznie ktoś zabrał Hetty, to musiały być Ten i Georgette, one zawsze asystowały. Jak one wyglądają? No, Irene ma takie krótkie, ciemne włosy, a Georgette z kolei jasne. Dwie są tak średniego wzrostu. Georgette lubi chodzić w spodniach, a Irene wybiera zwykle modne sukienki. Też lubiła modę. Wiem też, gdzie zwykle one się między sobą spotykają, to znaczy Irene i Georgette, żeby gdzie? Dać sprawy. To jest Green Mill. Jest też taki bar, dosyć znany. Ja, odkąd nie uczestniczę w tych wiedźmich spotkaniach, to już nie interesowałam się, czy gdzieś zmieniły miejsce, czy też ciągle jest to Green Mill.
wiesz, obiło ci się uczy, to nie jest twoje ulubione miejsce, ale tam się spotykają ludzie a la Capone. On tam ma swoją ulubioną lożę, jego współpracownik posiada udział w tym lokalu. I tak naprawdę z zewnątrz ten lokal się nie wyróżnia niczym, tylko jest taki zielony neon z napisem Green Milk Cocktail Lunch. Wiesz, tam jest taki długi drewniany bar. Wstąpiłaś tam raz czy drugi, ale nie zostawałaś długo, także dlatego nie możesz się nazwać bywalcem. Nie miałaś takiej chęci ani konieczności, żeby tam przesiadywać. Mniej więcej kojarzysz to miejsce. Wiesz, jeszcze mi powiedz, gdzie jest to mieszkanie, w którym się zazwyczaj spotykałeś na te rytuały? Tam, gdzie się spotykałyśmy, to jest 750 Michigan Avenue. To jest niedaleko wieży ciśnień. To dosyć wysoki budynek, obszerny dach. Wiem, że one... Znaczy Irene i Szczel. Czy mi powiedz, że to jest od tej strony, że przez okna widać było zatokę w pogodne dni? Tak, dokładnie tam. Właśnie tam. Skąd wiedziałaś? To znaczy, skąd pani wiedziała? Muszę iść. Zdecydowanie. Dzięki za adres. Tak, dziękuję. Bezcenne informacje i tak dalej. Muszę biec. Eyeball do tej pory grzecznie czekał, kiedy faktycznie niemalże że wybiegłaś stamtąd, to zerwał się i w te pędy puścił za tobą. Co robisz? Zdecydowanie Michigan Avenue. Okej. Okay. Biegniesz tam, widzisz, że Highball w pewnym momencie, łapiąc wiatr w nozdrza, zaczyna ewidentnie tropić. Biegnie coraz szybciej i jasno już ma obrany kierunek. On wie, gdzie biegnie i po co biegnie. Bliżej jesteście, bardziej jest jasne dla ciebie, że chyba złapał zapach Hetty. Kiedy już jesteście tak w pobliżu wieży, to zaczyna powarkiwać. Ale cały czas tropi. Gdzie chcesz się dostać i jak chcesz się dostać? Czy to jest dom jednorodzinny, nie wiem, budynek? To jest budynek, wieżowiec. Dobrze, to... Nie jest jakiś bardzo wysoki, ale jednak jest to wieżowiec. Dobrze, jak wyglądają te zwykłe, znaczy te drzwi do wieżowca? Czy one są jakoś zabezpieczone, czy coś takiego, czy mogę po prostu wejść? Wiesz co? O samego budynku takie drewniane, dość mosiężne drzwi i wygląda na to, że możesz wejść do środka. Normalnie tak, jakbyś wchodziła na klatkę z domofonu, tak? Wchodzisz. Wchodzę i po prostu idę od razu pod ten numer mieszkania, który został mi podany. Po prostu... Nie, to jest adres, tam nie ma numeru mieszkania, to jest numer tylko ulicy. 750 Michigan Avenue, to jest ten budynek. Nie masz numeru mieszkania. A, nie podała mi go. Natomiast Highball cały czas węszy. To idę za Highballem, zobaczymy, może... Okej. Teraz wiesz, że ten budynek ma płaski, dosyć rozległy dach. Highball najwyraźniej chce cię tam zaprowadzić. Na ten dach, z tym, że nie będzie tam aż tak łatwo się dostać, bo im bliżej jesteście, jeżeli za nim idziesz oczywiście. Idę. To jeżeli tak faktycznie jest, to im bliżej jesteś, tym bardziej wydaje ci się, tak Highball przystaje, słuchuje i nawet ty już słyszysz
głosy, kilka kobiecych głosów, jeden ten głos się wybija ponad inne. Ktoś tam zdecydowanie jest. Powietrze, sam wiatr powoduje, że ta akustyka, że niesie ten dźwięk. Ty się musisz na ten dach dostać, ale wiesz, że nie możesz być zauważona, bo tam już coś się dzieje. Przygotowuję broń. Okej. Dobra. Jakie mam możliwości wejścia na ten dach? Możesz się wspiąć po takiej prowizorycznej drabince. Widzisz, że ona jest już dosyć stara, przerdzewiała. I trochę jest to ryzykowne, bo wydaje się, jakby ktoś już dawno jej nie używał. Z drugiej strony jakoś te osoby, które tam są, musiały się tam dostać, więc ma trochę ryzyk fizyk. Najbol generalnie staje pod tą drabinką i zaczyna szczekać, ale po chwili odbiega pałeczek obok. Widzisz w takiej wnęce niskie dosyć drzwi zamykane na kłódkę, która też jest mocno przerdzewiała. I kilka mocniejszych, wydaje ci się, ciosów czymś ciężkim powinno ją spacyfikować. Robię to. Przynajmniej próbuję. I teraz, a co czego chcesz użyć, żeby rozwalić kłódkę? Broni, którą mam w ręku. Okej, czy chcesz przestrzelić ją? Nie, chcę uderzyć tępą stroną. Chcesz uderzyć tępą stroną. Okej, dobra. Okej. Zajęło ci to o wiele więcej czasu niż planowałaś. Było ciężko, ale udało się. I w końcu kłódka z takim głuchym stukiem pada. Ty możesz faktycznie, szarpiąc się trochę, ale otworzyć te drzwi. I widzisz, że tam są jeszcze dalej kawałeczek, zupełnie inne schody niż na całym budynku, takie właśnie starsze i w ogóle z innego też materiału wykonane. One są wręcz drewniane, ale prowadzą najwyraźniej na dach. Najbol idzie tuż za tobą, tym razem nie wyrywa się do przodu, tylko idzie tuż za tobą. Dopiero jak już prawie jesteś przy samym końcu tych schodów, to chcę ciebie wyminąć i iść przodem. To już coraz wyraźniej głosy, zwłaszcza jeden głos. Można powiedzieć, że już jesteś prawie na dachu. I teraz tak, jeżeli chcesz tam po prostu wejść, bo w samym końcu schodów jest też taka klapa, którą trzeba odsunąć. Zaczął palić śnieg na zewnątrz. Taki mokry, bardziej jest to taki deszcz ze śniegiem. Zerwał się też dosyć silny wiatr. Taka zawierucha, więc troszeczkę już słabiej słyszysz, ale wiesz, że cały czas coś tam deliberują. Jesteś już prawie na dachu. Czy chcesz tam wejść z przytupem? Chcesz się przyczaić. Co chcesz zrobić? Przede wszystkim chcę w ogóle sprawdzić, czy rozpoznaję te głosy, czy słyszę, co mówią. Jakby ile mogę na słuch, nie widząc nic, wypatrzeć. Tak, tylko uchylasz na tyle, na ile możesz tą klapę, tak żeby tylko słyszeć, ale żeby ciebie nie było widać. I no teraz mówi jedna osoba. I słyszysz taki w jej głosie takie historyczne dźwięki, kiedy mówi: nigdy, nigdy mnie nie chciałyście. Zawsze byłam obok, zawsze byłam tą trzecią. Nigdy mnie nie lubiłyście, prawda? Ona nigdy mnie nie kochała. Teraz zobaczysz, do czego jestem zdolna. Zobaczysz.
Usłyszałam wystarczająco dużo, po prostu odrzucam tę klapę, jak tylko jestem w stanie i wychodzę z bronią w ręku. Momentalnie dwie kobiety, które były, odwracają się w twoim kierunku, tak jest zdezorientowane, i odwraca się też Meyrit. Chicago Police Department, spokój. Highball, widząc, bo to co widzisz, to co ci się rzuca w oczy przede wszystkim, kiedy Mary tak na chwilę odwraca się w twoją stronę, zastyga patrząc na ciebie, zaciska pięści, ale też widzisz taki szok i niedowierzanie na jej twarzy. Widzisz, że Hetty jest przywiązana, ale zdrowa i cała, jest przywiązana do, takiej, do takiego właśnie okrągłego fragmentu włazu na tym dachu i patrzy na ciebie. Oczywiście jest zapłakana, przestraszona, ale najważniejsze, że cała i zdrowa. I odwraca się do ciebie, patrzy, głos jej więźnie w gardle, a highball zaczyna się po prostu tężyć do skoku. Widzisz, że będzie chciał bronić pani, kiedy już ją zobaczył, kiedy dotarł na miejsce. Masz takie poczucie, że ona chyba musiała wyrzucić z siebie wszystko, zanim w ogóle przystąpi do rzucania zaklęcia jako takiego. Teraz dopiero odzyskała głos. Ona jest przywiązana po prostu sznurami? Tak, ona jest przywiązana sznurami, taką... Ja zwracam się do psa, mając nadzieję, że zrozumie. Chyba przegryź to, przegryź więzy, uwolnij ją. Daj się na coś futro. Highball zdecydowanie ciebie zrozumiał, ale widzisz, że coś powoduje, że on to robi bardzo, bardzo ostrożnie. Postępuje o krok, drugi krok, a Meyrit po prostu tak na niego patrzy, tak jakby na coś czekała. Te kobiety, zapewne to są Irene i Georgette, nie wiedzą, co mają robić. Czekają na dalsze rozkazy. I Meyrit rzuca tylko jedno słowo. Zaczynajcie, zaczynajcie. Nic nie zaczynacie. One łapią się za ręce. Zastrzelę was obie, jeśli cokolwiek w tym momencie zrobicie. Patrzą się na ciebie. Teraz już wszystkie trzy. I powietrze zaczyna wibrować. Powietrze zaczyna wibrować. Ty chcesz wziąć głębszy oddech, zrobić cokolwiek. Wycelować broń. W pierwszym momencie wydaje ci się, że to jest zawierucha, która zabiera ci dech z piersi, ale w chwili dociera do ciebie, że to jest coś innego. To powietrze wokół Hetty zaczyna się jarzyć. Takie drobinki, które zbierają się w owalny kształt. Gdyby nie to, że nie wierzysz w magię, pewnie powiedziałabyś, że jest to coś na kształt portalu. One nic nie mówią w tym momencie, one tylko patrzą jak urzeczone na ten kształt, którego już po chwili wyłania się po prostu taka jakby utkana z takiej lepkiej mgły i cmoły, bardzo długa, zakończona ponami łapa, piorunującą szybkością łapie jedną z kobiet, chyba Irene, wciąga do tego. Słyszysz wrzask, który świdruje ci w uszach i już za moment do portalu wylatują kawałki mięsa. Nie wiesz, wydaje ci się, że leciała jakaś noga? Kawałek ręki?
ten krzyk zamiera, jest coraz cichszy, tak jakby z oddali. Druga z kobiet, Georgette, po prostu skamieniała, a Marit tylko wznosi ręce do góry w takim geście jakby triumfu, chociaż też jest przestraszona. Ja jestem w stanie już cokolwiek zrobić, ruszyć się, czy mnie sparaliżowało na dobre? Teraz po tej chwili, teraz tak, czytaj. Sparaliżowało cię, ale na tyle, że jesteś w stanie wyrwać się z tego odrętwienia i teraz jest moment, że jeszcze możesz coś zrobić, dlatego że czujesz, że za chwilę sytuacja może się powtórzyć. Są ułamki sekund, kiedy możesz podjąć decyzję, co robić. Highball jest bardzo już blisko Meirit, bo on przez ten cały czas, kiedy tamta była zajęta, kiedy to się wszystko działo, on po prostu z brzuchem przy ziemi coraz bliżej przesuwał się w stronę Hetty. Teraz jest bardzo blisko. I Meirit go właśnie dostrzegła. Teraz ty możesz coś zrobić. Ja chcę postrzelić Meirit w brzuch w taki sposób, żeby jej nie zabić, ale żeby ją na pewno rozproszyć. Okej. Okay. Zstygła z tą ręką w górze. I tak. Strzelasz. Nie udało ci się postrzelić jej w brzuch, ale w bark. Wystarczająco, żeby syknęła z bólu i osunęła się na ziemię. Trzyma się za krwawiący bark, oczy jej gorączkowo błyszczą. Próbuje zerwać się z ziemi, ale będzie ciężko, więc jeszcze masz kolejne cenne sekundy albo może minuty, żeby coś zrobić. To strzelam drugi raz, jakby ponownie celując tak, żeby nie zabić, ale żeby zadać jej po prostu ból, żeby się rozproszyła. Mhm. Okej. Okay. Słyszysz drugi wrzask. To jest wrzask Georgette, która jak zobaczyła, że ty postrzeliłaś Meirit, to po prostu wyrwała się też z tego odrętwienia i rzuciła się nie w twoim kierunku wcale, ale w kierunku Highbola. Co robi? Ona się rzuciła w kierunku psa. Widzisz, że drżącymi rękami po prostu zaczęła coś wyszarpywać z poły płaszcza, który miała na sobie. Bez wahania strzelam do niej. Już nie patyczkując się w próby niezabicia, po prostu strzelam jej w klatkę piersiową od tyłu, jakby to jestem w stanie. Ej. Dobra. Georgette, tutaj nie spudłowałaś i wiesz na pewno, że ona już nie wstanie. Nie żyje. Czy chcesz jeszcze strzelić do Meirit? Meirit tak bardzo cienko wrzasnęła z taką wściekłością. Nie dość, że jest ranna, to jeszcze straciła swoją drugą asystentkę i w momencie, kiedy też Georgette się osunęła na ziemię, już z całą pewnością martwa, to z tego cały czas jarzącego się owalu za plecami Hetty i Meirit wysunęła się druga taka łapa. Wciągnęła już to martwe ciało naprawdę tam i usłyszałaś takie ohydne mlaskanie. Natychmiast powiedz mi, jak to zatrzymać? Meirit, teraz widzisz, że w jej oczach błyszczy szaleństwo. Mówi, teraz już się tego nie da zatrzymać. To jest silniejsze niż ja. Miałam nadzieję, że przyjdzie. Miałam nadzieję, że mi pomoże. A teraz złożyłam mu ofiarę. A nawet dwie. Musi mi pomóc. Jesteś pierdolnięta. Jak to zatrzymać? Powiedz mi natychmiast, albo tu, na miejscu cię zastrzelę, rozumiesz? Jak mnie zastrzelisz, to na pewno tego nie powstrzymasz. Nikt już wtedy tego nie zatrzyma. Chicago będzie wtedy bardzo ciekawym miejscem, kiedy coś takiego... Zatrzymaj to. Dlaczego miałabym? Powiedz mi, dlaczego miałabym? Jeden powód. Ja przystawiam pistolet do swojej głowy, bo inaczej ja się zastrzelę.
Wiesz, nie zrobisz tego. W tym momencie Hetty jakby też zrozumiała, że zaczynacie, że ty zaczynasz mieć przewagę i krzyknęła do ciebie obroża, obroża. Co? To obroża. Aj, bo obroża. Widzisz, że tak jakby coś już nie ta łapa, tylko już nie pozwala jej więcej mówić, tylko pojedyncze słowa z siebie wyrzucać, więc to, co zdołała powiedzieć, to jest highball i obroża. Highball, obroża. I Meirith, widzisz, że zareagowała na te dwa słowa takim nie, bardzo dużym niepokojem. Spojrzała na ciebie tak, ona coś bredzi, nie słuchaj jej. Highball, chodź tu. Highball momentalnie do ciebie podbiegł. Zdejmuję mu obrożę. Jedną ręką, drugą cały czas trzymając pistolet przy swojej głowie. Okej. Dobrze, on pozwala ci zdjąć obrożę. I zaczynasz jedną ręką, więc dość niezgrabnie, ale zaczynasz gmerać. Rzeczywiście czujesz w pewnym punkcie tej obroży. Czujesz takie zgrubienie. Coś tam chyba jest schowane w środku. Musisz jakoś się do tego dostać. Musisz to jakoś rozedrzeć. Co robisz? Zrywam te obroże. Jakoś ją otwieram, zrywam cokolwiek. Tak, zdjęłaś już. To bez większego problemu. On sobie dał zdjąć, ale musisz albo ją czymś rozpruć. Ona jest solidna, taka... I tam wiesz dokładnie, w którym miejscu. Czujesz to zgrubienie, wiesz, że tam coś jest. Ale trzymając jedną ręką pistolet przy głowie, no drugą tylko manewrujesz, tak. Więc Payball, to musisz wykonać. Payball, wyszczesz zęby. I jakby o ten jego ząb próbuje to rozedrzeć. Jest trochę zdziwiony, ale pozwala ci. Więc w pewnym momencie rzeczywiście pęka ten taka gruba skóra, bo to jest taka skórzana, solidna obroża i widzisz w środku coś niewielkiego. Na twojej dłoni połyskuje taki symbol, nie widziałaś go wcześniej, a teraz on kojarzy się właśnie taką delikatną poświatą i jest ciepły w twoich dłoniach. Znowu słyszysz, jak Hetty woła, rzuć to w portal. Rzucam. Okej. Okay. Rzucasz symbol. To wyglądało trochę jak taki wisiorek, który mogłabyś nosić na naszyjniku. Maleńkie, niepozorne. Kiedy rzucasz to w portal, on momentalnie ciemnieje, czernieje wręcz i jest to taka czerń, która pochłania praktycznie całe światło z najbliższego otoczenia. Może nie czarna dziura, ale prawie. Za moment, dosłownie na przestrzeni sekund, rozbłyskuje bardzo jasnym światłem, tak jakby ktoś wyłączył latarnię, taki razem z tym mokrym śniegiem, deszczem pada taki szary pył. Już czujesz, że to powietrze tak nie wibruje, jak wibrowało przed chwilą. I słyszysz, że Mary takim zachrypłym głosem takiej kraczącej wrony krzyczy nie. Nie. Próbuje się podnieść, próbuje się czołgać. Co robisz? Wiesz już, że... Ani kroku dalej. Musisz powtórzyć, bo przerywa bardzo mocno. Ani kroku dalej. Nie ruszaj się. Ona próbowała jeszcze tak się dźwignąć na łokciach, ale rezygnowała. Hej, bo siadła tak... Siadł przy niej.
w pewnej odległości, ale szczerze kły, bardzo tak znacząco. A ona usiadła tak ciężko, już nie próbuje się czołgać w tym kierunku, po prostu usiadła tak ciężko. Ukryła twarz w dłoniach. Po prostu zaczęła szlochać. Ja ją totalnie ignoruję, idę uwolnić Hetty. Hetty jest szokowana, ale i przemarznięta, ale dość szybko i sprawnie już teraz udaje ci się ją uwolnić. Trzęsie się cała. Psychopatka, nie wiem, co chciała zrobić, ale się całkiem poprzestawiało w głowie. Co w ogóle było? Hetty, rozmawiamy później, na razie trzeba cię przede wszystkim... Nie wiem, co trzeba, ale chodź na chwilę. Hejbol, przypilnuj jej, nie daj jej się stąd ruszyć, nie daj jej się stąd ruszyć. Ciebie trzeba wziąć do środka. To będzie najbliższy telefon. Trzeba zapytać sąsiadów, chodź do środka. Wciągam ją do środka, pukam do pierwszych drzwi, które są na klatce schodowej. Jest już bardzo późno. To jest tak naprawdę już w tym momencie środek nocy. Pamiętaj, że zaczęłaś takim wale w pierwsze drzwi, które znajduję. Wybiera się zaspany starszy pan z sumiastym włosem. Dlaczego to po nocy się tłucze? Co to jest najbliższy telefon? O pani, ja to nie wiem. Chyba gdzieś tam... Łódka to gdzieś tam, nie wiem, na rogu tam jest. Jak pani Dobrze. Zejdzie na dół. Ale co to się stało? Całkiem u kobietą i podprowadzą Hetty. Tej kobiecie natychmiast trzeba zrobić gorącej herbaty, nie zadawać pytań i dać chwilę. Zapłacę panu później ze środków publicznych, jestem z policji. A policja? Dobrze. Staruszek podreptał w głąb mieszkania. Ja muszę dać znać prawdziwej policji. Mówię to na tyle cicho, żeby on nie usłyszał. Dobrze. Że posłuchała, weszła. Idziesz zadzwonić z budki już zdezelowanej na rogu. Ale telefon, zaraz zobaczymy. Jak działa. O, skrzeczy. Do kogo dzwonisz? Co chcesz zrobić? Pisariat. Okej. Okay. Zaspany głos dyżurnego ci odpowiada. Policja, słucham. Z tej strony Elizabeth Palmer na Michigan Avenue. Tutaj to rzeczywiście numer. Potrzebni jesteście natychmiast. Dwa trupy, jedno postrzelenie w obronie własnej. Z tej strony Elizabeth Palmer. Jak mnie nie kojarzysz, to wiesz po prostu, że od Barta i w ogóle najlepiej, jakbyście dali znać Bartowi. Biedek, się dzisiaj nie wyśpię. No dobra. Wysyłamy ekipę. Byliście rozwiązania sprawy, no. Ciekawy tydzień się nam zaczął i ciekawie się skończył. Niech to diabli. Przyszli Barta i jakiś sensownych ludzi. Bart. Bart będzie nie odmówi sobie tej przyjemności. A jeszcze jak powiem, że ty, to już w ogóle na pewno. Super. I odkładam telefon z trzaskiem. I to jest ten moment, w którym po prostu kończy mi się ta adrenalina, na której jechałam. Dokładnie obok tej budki po prostu padam na chodnik i po prostu to jest ten moment, w którym dociera do mnie, co właśnie zobaczyłam, co się właśnie odpimpczyło i w ogóle o co chodzi. Więc po prostu siedzę na chodniku z takim... Część, zaczynasz się trząść coraz bardziej. Oczywiście nie tylko z zimna. Co chcesz zrobić? Nie wiesz, proszę, Merit jest postrzelona i pilnuje jej highball. Ale co chcesz dalej zrobić? Jak wytłumaczysz jej obecność tam? Wiesz, że niedługo dotrze tutaj faktycznie policja. Hetty jest prowizorycznie zaopiekowana. Udało ci się ją uratować. To jest najważniejsze. Ty teraz potrzebujesz sama czegoś mocniejszego.
potrzebujesz się dobrze wyspać, ale wiesz, że nie spoczniesz, dopóki przynajmniej nie zjawi się ekipa. No i faktycznie, wydaje ci się, że to było mgnienie oka, chociaż na pewno minęło odpowiednio dużo czasu. Jak zjawia się Bart i kilkoro innych, widzą ciebie, Bart do ciebie podchodzi. Co tu się stało? Na widok Barta już podejrzewam, że cały mój pieczołowicie budowany wizerunek groźnej pani detektyw po prostu idzie się czochrać, ponieważ w tym momencie jej zaczynają po prostu ciec tak ciurkiem łzy. Ona dalej mówi, jakby nic się nie stało, ale po prostu one tak lecą i, ma, i tak mi nie uwierzysz. Ja sama sobie nie wierzę. Ważne. O tym porozmawiamy później. Gdzie mamy iść prowadź? Na dach. Tak, dobra. Co tam znajdziemy? Mam nadzieję, że jeszcze żywą. Psa. Nie, ja muszę z wami pójść, bo ten pies wam przecież jej nie da zabrać. Nie wiem, czy będziesz na mnie, ale spróbujemy. Znajdziesz jeszcze siły? Tego chodnika, tak widać, że lekko tak śnięta już tym wszystkim. Ale czujesz, że jeszcze powinnaś znaleźć sobie tą siłę, żeby ten dzisiejszy dzień, a właściwie noc zamknąć już tak intymnie. Ja nie dam rady? Tak, nie ja, to kto? Człapiesz się z nimi, nawet litościwie dostosowuje się do twojego tempa. Wysyła ludzi przodem, ale on idzie z tobą. Nawet cię czasami podtrzymując, jeśli trzeba. Starają się ogarnąć całą tą sytuację. Są zdumieni, owszem, ale nie zdają zbyt wielu pytań. Bart tylko wydaje krótkie rozkazy. Na zasadzie tutaj szpital, tu opatrzyć. A jeszcze pyta się ciebie, gdzie jest Hetty? Niżej na klatce pod tam numerem chyba 47. Podałam się za policjantkę i kazałam jakiemuś staruszkowi się nią zająć. Tak, wiem, że nie powinnam, przykro mi. Mu się pokaże gość w prawdziwym mundurze, to jest szansa, że jakoś to przejdzie. Trzeba ją stamtąd zabrać. Hetty jest w stanie, jest przemrożona. I może być z nią źle. Tej, co leży, to najlepiej na razie w ogóle nie słuchajcie. Musimy ją przesłuchać. No. Cokolwiek. Kto to w ogóle jest? Dała się za Merit. A to znaczy, że nie jest? Wiesz, jak ona się nazywa? Słuchaj, stawiam moją lewą rękę, że to jest pieprzona Ellen z sierocińca. Dobra, sprawdzimy to. Oj, będzie dużo pytań. Tak. Takim ciężkim westchnieniem zabiera się do pracy. Czy te resztki mięsa po tych dwóch laskach nadal leżą tam na dachu? Oczywiście. One nie zniknęły. Ja ci teraz nie będę tłumaczyć. Ty i tak, ja się do tego teraz nie nadaję, tym i tak w tym momencie jakby, ale ja jutro, my musimy, tak, ja ci wyjaśnię. Hejbol, chodź tu. Tak, Hetty, trzeba zadbać o Hetty. Ja ją zabiorę do siebie, ale czy wy ją musicie zabrać? Nie zabierajcie jej, to ja, albo może ją zabierzcie do szpitala i coś może być, ja nie wiem. Dobra. Już spokojnie. Jego twarz tak tężeje, kiedy widzi te szczątki. Tym faktycznie pogadamy jutro, ale będziemy musieli zebrać próbki i ogarnąć ten cały bałagan tutaj. Co tu się... Denatki to stało? Irene i Georgette z Wiedźmiego Kręgu. To dwie? To są dwie? Dwa trupy? Żeby było jeszcze śmieszniej, to są dziewczyny od Al Capone. Chyba sobie żartujesz. Chyba naprawdę już bredzisz. No ty to, mówisz. No to rozwiązałam sprawę.
Dobra, dziewczyno, prohibicja ciebie dzisiaj nie dotyczy, ty tego nie słyszałaś, ale ty potrzebujesz czegoś mocniejszego i dobrego snu. A ja ciebie zaraz odwiozę. Narzucę na ciebie, nie wiesz, czy to jest tak płaszcz, czy to jest taka kurtka, bo nawet nie patrzysz, po prostu czujesz, że ci się robi trochę cieplej i prowadzi cię tak obok siebie. Jutro pogadamy, ale będziesz musiała się gęsto tłumaczyć. A ten pies idzie z nami, czy zostaje tutaj? Tak, idzie, idzie, hej, bo chodź tu. Highball już nie bardzo teraz chce z tobą iść, bo zależy mu, żeby być z Hetty, ale słyszy taką nutkę desperacji w twoim głosie, więc idzie za tobą. Za wami właściwie. Wiesz, że i tak, kiedy przyjdzie czas, to wróci do Hetty. Najważniejsze, że ona jest bezpieczna, a ty będziesz musiała się często tłumaczyć. Teraz tylko pytanie, na ile uwierzysz w to, co widziałaś? O tym myślisz? Ja myślę, że zrelacjonuję Bartowi to, co mi się wydaje, że widziałam, ale od razu mu podkreślę, że sama tego nie jestem pewna, że oczywiście nie, jakby możemy, że nie obstaję przy swoim, tak to ujmę, i że broń Boże nie wymagam, żeby on do akt wpisał moją wersję zeznań i że możemy razem za chwilę wymyślić jakąś spójną wersję zeznań i na pewno Hetty się pod tym podpisze. Natomiast no nieco, jakby jedyne co to, niecodziennie widzi się psa, który reaguje na spojrzenie, niecodziennie znajduje się w domu swojej najbliższej praktycznie osoby sztylet z rubinem. Oczywiście biorę go ze sobą tego następnego dnia. Niecodziennie widzi się dwie kobiety od Al Capone rozbryzgane po dachu. Nie jest żadnej z naszych karier normalne. Na pewno była jedna z ciekawszych i bardziej wartych zapamiętania spraw w twojej karierze i na pewno przyniosła ci ogromny rozgłos. Pytanie tylko, ile chciałaś ujawnić z tego, co się stało na dachu? Czy uwierzyłaś? Jak spałaś? Następnego dnia i jeszcze następnego? Oczywiście stwierdziło się, że Merit to sama Ellen, którą pamiętasz z sierocińca. Pania sztuczka z przefarbowaniem włosów. Bujeć to my, a nie nas. Woalka. Tak, nie widziałyście się wiele, wiele lat, więc mogłaś nawet nie wiedzieć, jak wygląda teraz, ale bez wątpienia to była ona. Czy ty w ogóle, czy ona przeżyła, czy ty w ogóle chciałaś z nią rozmawiać jakkolwiek? Zostawiła się... Chciałam o to, żeby moje zeznania obciążyły, moje i Hetty zeznania obciążyły ją na tyle, żeby spędziła w więzieniu najbliższych parę lat albo alternatywnie w zakładzie psychiatrycznym, bo tutaj tak naprawdę obie opcje są sensowne. Zakład psychiatryczny. Nikt nie chciał za bardzo wierzyć w rednie, które opowiadała, chociaż ty wiesz, że to tak chyba do końca nie są brednie. Nie wiem, ja do wiadomości publicznej po prostu podałam wersję, w której ona groziła Hetty nożem i po prostu tamte dwie ją przytrzymywały, by chciały złożyć jakiś rytuał. Po prostu na zasadzie... I ja wiem tylko, że strzelałam w obronie własnej. No i bardzo się cieszę, że ta niebezpieczna kryminalistka została ujęta. To brzmiało całkiem sensownie i składnie. Nawet można powiedzieć, że jesteś z siebie zadowolona. Biuro Palmer zaprasza tradycyjnie. Nie takie sprawy się rozwiązywało, mili moi. Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie na zakończenie. Czy można powiedzieć, że co cię nie zabije, to cię wzmocni? Czy poczułaś się po tym silniejsza, czy wyzuta z sił? Zdecydowanie potrzebowałam więcej alkoholu. Ponieważ podejrzewam, że czasami te koszmary były tak silne, że
nie wystarczały na to, nie wystarczało na to zwykły sen. Natomiast jedną rzecz, którą na pewno chciałam ustalić, jest to, czy Hetty tego psa faktycznie po prostu tak dobrze wytresowała, czy tam chodzi o coś więcej? No, jeśli uwierzyłaś w to, co ona ci potem opowiadała, to ulet z Hobiego obroży powodował, że był on rzeczywiście nadludzko inteligentny. Więc jeżeli zaczęłaś wierzyć w magię, przyczyniła się do tego, ja nie mówię, że... Ja nie mówię, że zaczynam wierzyć w magię, ale pytam, gdzie można takie ustrojstwo skombinować, bo chciałabym mieć tak mądrego zwierzaka. Bo męża to raczej nie, ale zwierzaka mogłabym mieć. A to słyszę odpowiedź ze śmiechem, że tego się nie kombinuje, to musi do ciebie przyjść, to musi samo ciebie znaleźć. Wtedy, i tyle to warte, co... No. I wtedy możesz decydować, co z tym dalej zrobić. Ale fakt jest, że Highball sam z siebie też jest bardzo inteligentny. To mu tylko dodawało takiej nadludzkiej inteligencji, natomiast sam w sobie jest bardzo inteligentnym zwierzakiem. Bardzo dobrze wytresowanym i tego już nikt nie śmie, w to już nikt nie śmie wątpić. Co to rzekomo było to ustrojstwo? Znaczy, ja nie mówię, że... A które ustrojstwo? O którym teraz mówisz? To w jego obroży. Co to niby było? To był znak starszych bogów, Ankh. Potem ci pokażę, jak będziesz chciała rysunek tego zdjęcia. Zresztą tam miałaś już też przesłane. Plik nie otworzył. Okej. Ja myślę, że jeszcze takie rozmowy w kuluarach to sobie będziemy prowadzić. Nie, to jeszcze było, wiesz, to jeszcze Elizabeth pytała tamtą drugą po prostu, co to komu miało być. Okej. To było coś, co miało mnie chronić. Nie wiedziałam, że w ten sposób, nie wiedziałam, że prowadzi ciebie do mnie, ale jednak zadziałało. Chroniło. Bo miałaś po prostu nieziemskiego farta. Naprawdę wierzysz, że to tylko fart? A już widziałam tyle, że rozumiem, że to jest coś więcej. Ty wiesz, w co chcesz. Twój wybór, tylko i wyłącznie. Przecież widziałaś, co tam było. Co czai się w ciemnościach. Bierze to ja w swój pistolet i chcę. Dokładnie w tej kolejności. Na pewno nie zaszkodzi jako wsparcie dodatkowe. I no, w sumie rzeczywiście cię nie zawiódł. Bo nie da się zaprzeczyć. Wiesz też, że po zakończeniu tej sprawy, po tym jak zaczęłaś prostować zeznania, rozmawiać z Hetty i z innymi, którzy byli zaangażowani w tą sprawę, zaczęłaś się zastanawiać, czy właściwie nie warto byłoby w jakiś sposób zbudować tą działalność. Czy chciałabyś zostać, to już tak na zamknięcie całkowitej sesji, czy chciałabyś zostać dokładnie tym, czym jesteś, mieć biuro takie, jakie jest, czy bardziej zbudować, stać się bardziej sławna, występować jako przedstawiciel, oficjalny przedstawiciel prawa. Czy chcesz pozostać bardziej w cieniu? Chcesz się wypowiadać publicznie? Bo padają pytania, bo ludzie chcą ciebie słuchać. Więc co z tym zrobisz? To znaczy, jeśli ktoś mnie pyta jakby o ekspertyzę w konkretnej sprawie, oczywiście zapoznam się z nią, ale na co dzień jestem dostępna od 8 do 20 w moim biurze. I tylko od czasu do czasu, kiedy patrzysz przez okno na miasto, jego budynki, światła i cienie, gdy zamykasz wieczorem oczy, tylko czasami budzi cię ten
krzyk między nim. Słyszysz też syk, który mówi ci, że ktoś nie zapomniał. Ktoś... Odpowiadam zawsze, że ja też pamiętam. Jeszcze się o ciebie upomnę. Idę spać dalej. Spróbuję. Ładnie tak. A potem już masz całkiem spokojne sny. Na tym skończymy. Na tym skończymy. Dziękujemy za dzisiejszy stream. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wytrwaliście, to w ogóle szacunek. Rozłączamy się teraz. Życzymy wam spokojnej nocy. Spokojniejszej niż Elizabeth. Spokojniejszej niż Elizabeth. Trzymajcie się. Cześć.